Dzień dobry, witam Państwa. Jest 12 ramadan 1445 roku po Higli albo Vigiesimo Secundo Martian no Domini Bis Millessimus Vicessimo Quarto. Cześć, przypominam Państwu o wspieraniu tego, tego kanału na Patronite bez Państwa wsparcia ten kanał nie będzie miał szansy się rozwijać. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy do Patronite'a w tej chwili dołączyli i dołączają. Niedługo będziemy mieli spotkanie może po świętach, bo już chyba przed świętami to nie będzie za bardzo kiedy. Takie właśnie spotkanie online spróbujemy je zrobić na you <laughs> Zoomie, tak żebyście Państwo też mogli zadawać pytania bezpośrednio, a nie pisząc coś tam, tak jak na Vimeo. Hejterom wiadomo co w co, ponieważ się pojawiają, no i bardziej popularny odcinek, tym ich jest więcej, ale pamiętamy, wszyscy się czekają, ale karawana idzie dalej. Mam Tyle spraw organizacyjnych, więcej chyba nic się nie wydarzyło. Proszę Państwa, mamy dzisiaj dużo tematów, mamy dużo tematów i mało czasu, w związku z tym postaram się odpowiadać jak najszybciej, ale nie wiem, czy mi się uda znowu tak krótki odcinek zrobić. Proszę państwa, mamy pierwszy temat, ten temat podstawowy. To jest temat, który pojawił się w tej chwili i chodzi w mediach międzynarodowych od mniej więcej 48 godzin w różnych iteracjach analitycznych, tylko informacyjnych i tak to jest temat który od razu państwu powiem to jest temat Chin to jest temat który to nie jest pierwszy raz kiedy te informacje się pojawiają równo rok temu w marcu pojawił się bardzo podobny zestaw informacji tyle tylko że wtedy jeszcze mniej uprawdopodobniony tak? wtedy zostało to złagodzone przez wypowiedzi głównie szefo szefostwa wywiadu różnych służb wywiadowczych amerykańskich no, teraz mieliśmy powtórkę prawda bo to coroczny jest taki raport wywiadu ale też mamy powtórkę z, jak gdyby z bardzo niepokojących generalnie dla nas do świata, a dla nas również informacji. Otóż w zeznaniach przed Komisją Izby Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych admirał John Quilino to jest szef amerykańskiego dowództwa do Pacyfiku, on zresztą teraz będzie ustępował. Poza tym, że wezwał Waszyngton do przyspieszenia zbrojeń rozwoju wojskowego marynarki wojennej i generalnie zdolności na Pacyfiku, powiedział, że według ich danych chińska armia rozwija się w tempie, który nie jest niespotykany od II wojny światowej. Oczywiście pewnie miał na myśli... Czasy japońskiej prawda, marynarki wojennej, powiedział, że szybki rozwój militarny Chin jest bardziej ekspansywny niż cokolwiek innego od czasu II wojny światowej. Co oznacza, że Chiny są na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest inwazja na Tajwan, skuteczna inwazja na Tajwan, którą, którą w tej chwili szacuje, i to już jest drugi taki sygnał od wojskowych amerykańskich, na rok 2027. Akinino to są oficjalne zeznania właśnie przed przed komisją. Wszystkie przesłanki wskazują na to, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza spełniła dyrektywę prezydenta Xi Jinpinga dotycząca gotowości do inwazji na Tajwan do 2027 roku. Co więcej, powiedział, znaczy napisał właściwie, powiedział, napisał, co więcej działania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wskazują na jej zdolność do dotrzymania preferowanego przez Xi harmonogramu zjednoczenia Tajwanu z Chinami kontynentalnymi siłą, jeśli rozkaz taki zostanie wydany. Dany. Tutaj Aquilino powiedział również do prawodawców amerykańskich, że jego zdaniem Chiny nadal mają nadzieję na asymilację Tajwanu bez wojny, chociaż Pekin coraz bardziej zbliża się i skłania się do możliwości przeprowadzenia ataku. Zarówno on, czyli Aquilino, jak i zastępca sekretarza obrony dowództwa, dowództwa Indo-Pacyfiku Eli Ratner powiedzieli, że groźba bezpośredniego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie jest ani natychmiastowa, ani nieunikniona, ale Pentagon musi działać szybko, żeby zmniejszyć ryzyko właśnie takiej wojny. Znaczy chodzi po prostu o odstraszanie. Przewidywany harmonogram jest zgodny z harmonogramem Podanym przez poprzednika, bo poprzednio właśnie już obecnie emerytowa emerytowany admirał Philip Davidson oraz inni dowódcy wojskowi Stanów Zjednoczonych twierdzą i to twierdzą uporczywie, że Chiny dążą do osiągnięcia zdolności do inwazji na Tajwan do roku 2027. Tutaj Aquilino napisał w swoich zeznaniach, że z trzech głównych problemów Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli Rosji, Chin i Korei Północnej, Chiny są jedynym krajem, który ma możliwości, ma potencjał i ma zamiar wywrócenia do góry nogami porządku międzynarodowego. Powiedział też, że na skalę niespotykaną od II wojny światowej chińska armia gromadzi się w obszarach lądowych, morskich, powietrznych, kosmicznych, cybernetycznych i informacyjnych. Powiedział też koncentruje się właśnie, że chińska armia dodała do swojego arsenału ponad 400 myśliwców i 20 okrętów wojennych oraz podwoiła swój zapas rakiet w ciągu ostatnich trzech lat. Jednocześnie wskazał, że Pekin zwiększył liczbę rozmieszczonych satelitów o 50% i ponad dwukrotnie zwiększył swój arsenał głowic nuklearnych. No, Aquilino wezwał Stany Zjednoczone do intensyfikacji rozwoju militarnego, twierdząc, że zagrożenia w regionie Indo-Pacyfiku w dalszym ciągu rosną i bardzo przyspieszają. On w sumie dwie godziny zeznawał. Powiedział, musimy działać szybciej przede wszystkim zalecił e, rozmieszczenie na Guam systemów zdolnych do obrony przed rakietami hipersonicznymi i manewrującymi najpóźniej do 2027 roku. E, dodajmy, że taki program rzeczywiście w Stanach istnieje, ale Kongres ustalił e, harmonogram na rok 2029. No, no, będzie po prostu już za późno generalnie również dowództwo Indo-Pacyfiku na liście priorytetowych życzeń umieściło swoje nadzieje na uzyskanie 1, o 11 miliardów dolarów więcej niż fundusze przydzielone przez Biały Dom, z czego właśnie 430 milionów dolarów wnioskowano na system obrony przeciwrakietowej na Guam. Co więcej, no Chiny generalnie nie zasygnalizowały prawda, w żaden oficjalny sposób, że mają zamiar rozpocząć wojnę z Tajwanem. Ale jednak Xi powiedział, że jego zdaniem zjednoczenie jest nieuniknione i nie wykluczył też przymusowej asymilacji wyspy, która no jest w tej chwili samorządna. Generalnie zastanawiano się, i tutaj w Stanach Zjednoczonych właśnie trwa ta debata, no bo po tych wypowiedziach wiadomo, że wszelkie możliwe gremia analityczne się uruchomiły, więc pewnie będzie tego jeszcze więcej w przyszłym tygodniu. No ale jest tak, że zastanawiano się właśnie nad zdolnością Chin do skutecznego przeprowadzenia inwazji na wyspę, czyli wielkiego desantu. I generalnie wskazywano na to, że zarówno terminowość, jak i prawdopodobieństwo amerykańskiej interwencji mają kluczowe znaczenie w ogóle do całej tej układanki. Znaczy tego, czy Chińczycy zrobią, to nie zrobią, jak szybko to zrobią, czy są w stanie to zrobić, i tak dalej. Generalnie stwierdzono, że sama ci właśnie w tych różnych grach wojennych, które w tej chwili się odbywają, to analitycznych oczywiście, że gdyby Pekin miał dokonać inwazji na Tajwan, to największym problemem będzie zabezpieczenie przemieszczenia wielkich sił lądowych przez cieśninę i generalnie to jest tak, że w tej chwili, jak twierdzą różni specjaliści amerykańscy, Chiny badają obecnie już możliwość na przykład transportu przy pomocy statków cywilnych, które zostaną po prostu zarekwirowane czy też no, przeznaczone do transportu wojska. Z drugiej strony, tutaj wskazują też analitycy amerykańscy, że najlepszym wyborem dla Tajwanu w zakresie obronności jest utrzymanie się do czasu przybycia wojsk amerykańskich. Tyle tylko, że właśnie powstaje pytanie i to jest właśnie ten kluczowy dylemat jak szybko wojska amerykańskie są w stanie dotrzeć na Tajwan i czy będą w stanie się na ten Tajwan przedrzeć. To jest właśnie ten największy problem, czy też jak szybko się do, na ten Tajwan przedrzeć. Co więcej, przywódcy amerykańscy właśnie są zaniepokojeni tymi ostatnimi poleceniami Xi. Bo to trudno powiedzieć, że to jest jego teza, po prostu kazał to zrobić, że właśnie zgodnie z tymi jego no powiedzmy sobie, tezami do 2027 roku, chińska armia ma się stać siłą światowej klasy. Ponieważ no, Stany Zjednoczone są przekonane o tym, i zresztą opowiadamy o tym bardzo często tutaj również na moim wideoblogu czy wideopodkaście, że. Chińczycy no, są gotowi w tej chwili i robią to bardzo skutecznie, wypierają Stany Zjednoczone z, no, z roli dominującej potęgi na Indo-Pacyfiku. Na razie budując sobie, czy też wypychając Stany Zjednoczone z takich tradycyjnych baz czy miejsc, które Amerykanie sobie w przypadku konfliktu wojennego uznawali za swoje, prawda? Czy takie, które. Będą służyły na przykład lotnictwu amerykańskiemu czy marynarce wojennej amerykańskiej. Teraz się okazuje, że w niektórych miejscach to już może nie być możliwe, ze względu właśnie na to, że tam się instalują Chińczycy. Zresztą właśnie dokładnie z tego powodu. Wskazano jednocześnie, że Wskazano jednocześnie, że te zmiany intensywne w armii chińskiej są też i to przyspieszenie może być jakby jedną z funkcji tego wielkiego skandalu korupcyjnego, w wyniku którego Xi obalił właśnie wielu przywódców armii wyższego szczebla i dokonuje w tej chwili czystek. W tym w tych słynnych prawda, siły, siłach rakietowo-kosmicznych, które są no, to podstawowym powiedzmy, elementem chociażby odstraszania, już nie mówiąc o podstawowym elemencie znaczy chińskiego odstraszania i podstawowym elemencie również no, potęgi armii Chińskiej, możliwość zmasowanego uderzenia rakietowego na przykład właśnie na, na obronę Tajwanu. Więc tutaj się wskazuje na to, że po prostu jest to bardzo wyraźnie połączone, że właśnie to, że tam pozmieniano bardzo wielu tych starszych dowódców może, może oznaczać oczywiście jakieś opóźnienie, ale prawdopodobnie raczej przyspieszenie tego programu. To jest właśnie, też oczywiście powstają pytania, jakie są, jaka jest prawdziwa siła armii chińskiej. Warto przypomnieć, że ta chińska armia nie walczyła w żadnej wojnie ostatnio, w związku z tym trudno jest powiedzieć, na ile jest, oczywiście za wyjątkiem bitew na kije i kamienie z Hindusami, no tam rzeczywiście, prawda, sprawiła się całkiem nieźle, natomiast nie prowadziła ostatnio żadnych większych wojen, a już z całą pewnością nie prowadziła wojen z przeciwnikiem, który jest mniej więcej tak samo lub lepiej uzbrojony. O, to jest tak jak z armią rosyjską, tak? No, dopiero wojna na Ukrainie pokazała, prawda, il, il, czym się różni armia defiladowa od armii walczącej, prawda? Jak się okazuje, ta, znaczy, kierownictwo rosyjskie też chyba było mocno zaskoczone tym, co obserwowało na polu bitew, bo miało nadzieję, że to będzie jakiś blitzkrieg, prawda, typu, nie wiem, inwazja amerykańska na Irak, a skończyło się tak, jak się skończyło. No ale tak czy inaczej, Amerykanie traktują ten, to zagrożenie bardzo, bardzo poważnie, tym bardziej, że wtedy też się dowiedzą tak naprawdę, co Chińczycy mają, czego nie mają, jak sprawna jest armia amerykańska właśnie w walce z takim przeciwnikiem, a nie innym. No ale proszę Państwa, ten admirał to nie jest jedyna osoba, która się na ten temat wypowiada. Na przykład Robert O'Brien, który jest byłym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, ostrzegł właśnie a propos tych ostatnich wydarzeń wokół Tajwanu tego tych samolotów, które się tam pojawiają w dużej liczbie i testują sobie cierpliwość tajwańskiej i zdolności tajwańskiej obrony przeciwlotniczej to właśnie powiedział, że okno umożliwiające inwazję na wyspę z kontynentu na pełną skalę skraca się jeszcze bardziej. No ale ten admirał nie jest jedyny. Również Roberto O'Brien były doradca ds. Do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, ostrzegł, że okno umożliwiające inwazję na wyspę z kontynentu na pełną skalę skraca się jeszcze bardziej. Przypomniano właśnie przypomina prasa amerykańska, że w 2021 roku, już w 2021 roku, wczesny dowódca amerykańskiego dowództwa do Pacyfiku Philip Davidson ostrzegł na przesłuchaniu w Senacie USA, że atak chińskiej armii narodowo wyzwoleńczej może nastąpić w ciągu najbliższych 6 lat, najpóźniej w 2027 roku. Tutaj O'Brien powiedział w japońskiej gazecie, że uważam, że to okno się zmniejszyło, myślę, że zajmie to rok lub dwa. No, generalnie w obawie przed zbliżającą się inwazją wezwał Stany Zjednoczone i sojuszników do zapewnienia Tajwanowi broni i zdolności dyplomatycznych do samoobrony. W przeciwnym razie możemy się znaleźć razem na Tajwanie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Powiedział też właśnie ostatnio, powiedziała Avril Heinz przed Komisją Sił Zbrojnych Senatu USA. Zaraz powiem dokładniej jeszcze co powiedziała, ale powiedziała, że generalnie rzeczywistość jest taka, że Xi Jinping polecił swojemu wojsku zapewnić mu opcję wojskową, zasadniczo pozwalającą na skorzystanie z niej bez obawy o naszą interwencję. I to będzie miało znaczący wpływ na jego zdolność do tego, a także prawdopodobnie na proces podejmowania decyzji. Proszę zobaczyć, dlaczego się mówi o tym, dlaczego Brian mówi o skracającym się oknie. To jest trochę tak samo jak z Polską. Tutaj ta analogia jest uprawniona. Tajwan generalnie, znaczy Stany Zjednoczone, będą gotowy, gotowe do takiego starcia, prawdopodobnie w okolicach roku 2029. 2028 może, natomiast w tej chwili jeszcze gotowe nie są. W każdym razie bardzo wiele systemów, które mają być przygotowane, właśnie czy przekazane, czy właśnie tak jak nagułam, ten system przeciwrakietowy, nie jest po prostu jeszcze gotowych. Albo te dostawy są, czy inwestycje są przewidziane na po prostu dużo dłuższy okres czasu. Z drugiej strony, armia chińska się zbroi bardzo szybko i teraz tak naprawdę do najlepszym momentem jest ten moment, kiedy jeszcze Amerykanie nie będą zdolni do obrony Tajwanu albo też, jeżeli będą zdolni, to z ogromnymi stratami dla siebie i być może w ogóle nie zdecydują się wtedy na taki krok, czyli nagły atak, szybki blitzkrieg, zajęcie Tajwanu tak szybko, jak to jest możliwe, zanim Amerykanie w ogóle się otrząsną i zanim będą w stanie skierować to miejsce taki siłyk, znaczy w takiej sytuacji, w której już Tajwan będzie zajęty, powstaje pytanie, czy Amerykanie, może tak to już prościej powiem, czy zdecydują się na jego odbijanie, tak? czy zdecydują się teraz na swoją inwazję lądową w takiej sytuacji, kiedy nad wyspą będzie już powiewał Flaga Chińskiej Republiki Ludowej. I rzeczywiście z tego punktu widzenia to jest niesamowicie niebezpieczny moment. I tak samo jak z Polską, prawda, że przecież Rosjanie nie będą czekać do momentu, kiedy już ten cały, te, te, te całe czo tysiące czołgów z tych Hajmarsów, prawda, samolotów i tak dalej, już trafi do Polski i będzie zdolne do operowania. No, najlepszym momentem jest ten moment, kiedy pozbyliśmy się już starego sprzętu, podarowując go Ukrainie, a nie dostaliśmy jeszcze nowego. I tak samo właśnie jeszcze nie sformowaliśmy tych wszystkich naszych tamtej kolejnej dywizji, czy kolejnych dywizji, bo ja rozumiem, że jeszcze pewnie jakieś powstaną. No Rosjanie natomiast, jak Państwo wiecie, tworzą w tej chwili, ale zaraz będziemy o tym mówili, więc to jest taki właśnie niebezpieczny moment, dlatego o tym, o tym wspominam, że chodzi o to, żeby no wyprzedzić przeciwnika, no zanim on się okopie, zanim on się uzbroi, zanim Amerykanie stworzą jakiś na prędce plan ratowania Tajwanu, czy też być może przemieszczą po prostu na teren Tajwanu jeszcze jakieś dodatkowe własne jednostki, Jednostki. Co też no, trzeba pamiętać, że to będą wojska w no, wyjątkowo trudnej sytuacji, jednak zasięg chińskiej artylerii rakietowej z, z kontynentu i no, brak powiedzmy, brak problemów z zaopatrzeniem, z łańcuchem logistycznym i ze wszystkim, prawda versus wszystko wożone ze Stanów Zjednoczonych przez ocean, o którym pewnie też do jakichś bitew by dochodziło. Amerykanie to bardzo poważnie w tej chwili traktują, znaczy to przestało być jakimś tam wymysłem analityków, że A to tam prawda, potencjalnie mogą to zrobić. Wskazuję jeszcze właśnie do tego dodam coś, co ja już mówiłem wcześniej, ale w zupełnie innym kontekście. Jak Państwo pamiętacie, tak co roku jest takie przesłuchanie właśnie przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu tych wszystkich szefów służb. I oni odpowiadają, prawda, CIA swoje, wywiad wojskowy swoje, prawda, FBI swoje i tak dalej. I tutaj właśnie w tym samym kontekście wskazano właśnie, że na przykład poważne problemy gospodarcze Chin, no bo cały czas oczywiście to jest 5% wzrostu, prawda to jest dla Chiny problem gospodarczy, no ale trzeba pamiętać, no cały czas jest tak. To jest kraj, który ma jednak gigantyczne potrzeby, prowadzi globalną politykę. To nie jest tak, że, że tutaj jakiś dziura w wysokości 1% PKB przewidywanego czy zakładanego, który się nagle nie pojawił, nie ma żadnego znaczenia dla, dla państwa. Więc Amerykanie w każdym razie uważają, że te problemy gospodarcze Chin zwiększają niebezpieczeństwo, że Pekin właśnie uderzy na Tajwan. I to generalnie dyrektor wywiadu narodowego w administracji Bidena w ocenie zagrożeń opublikowała Avril Haines. E, powiedziała też właśnie Komisji Wywiadu, że komunistyczni przywódcy Chin obawiają się pierwszego uderzenia nuklearnego Stanów Zjednoczonych i w odpowiedzi rozmieścili ponad 300 naziemnych międzykontynentalnych rakiet balistycznych w zachodniej części kraju. Stwierdziła też, że powiększenie się sił nuklearnych zwiększa niebezpieczeństwo, że Pekin poczuje się ośmielony do rozpoczęcia konfliktów konwencjonalnych. E, powiedziała też, że Tajwan jest znaczącym potencjalnym punktem zapalnym. W konfrontacji między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Pekin twierdzi, że USA wykorzystują Tajwan do osłabienia wzrostu gospodarczego Chin. Poza tym, jeszcze powiedziała, Pekin zastosuje jeszcze silniejsze środki, aby przeciwstawić się postrzeganemu wzrostowi wsparcia USA dla Tajwanu. Również agencje wywiadowcze oczekują, że chińska armia będzie dysponować bardziej zaawansowaną bronią i wdrażać nowe technologie i nabierze większej pewności we wspólnych operacjach ze szczególnym uwzględnieniem Tajwanu i zachodniego Pacyfiku. To też e, pani Heinz. E, poważne wyzwania demograficzne i gospodarcze Chin mogą uczynić się jeszcze bardziej agresywnym i nieprzewidywalnym aktorem globalnym, dodała, mówiąc też, że Pekin stoi przed niezliczonymi wyzwaniami wewnętrznymi. Tak na marginesie, jeżeli chodzi o te rozkazy, prawda, i tak dalej, tak co uważnie słuchacie tego, co ja opowiadam, to naprawdę niedawno, czyli w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni cytowałem dokładnie właśnie te polecenia, zarówno polecenia Xi Jinpinga, jak i odpowiedź szefostwa armii właśnie dotycząca tych inwestycji w nowe technologie, połączenia przemysłu wysokotechnologicznego z armią i tak dalej, i tak dalej. Więc to, się, to jest jak gdyby spójne z tym, co mówią również Amerykanie. Co więcej... Heinz powiedziała, że chińskiej armii brakuje właśnie do, doświadczenia w prowadzeniu działań wojennych, tak jakiegoś ostatniego doświadczenia, <coughs> przepraszam, co prawdopodobnie osłabia skuteczność armii ludowo-wyzwoleńczej i prawdopodobnie sprawi, że Xi i inni chińscy przywódcy mogą na razie unikać rozpoczynania wojny. Powiedziała również, że przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej niemal na pewno są zaniepokojeni utrzymującym się wpływem korupcji na możliwości niezawodności armii. No i właśnie sądząc po na wysokich stanowiskach oficerskich, w tym w Ministerstwie Obrony. Tak na marginesie jeszcze ja przypomnę, że. że... Chińska prasa, zresztą i analitycy różni, właśnie związani tam z Chinami, którzy publikują w Global Timesie i tak dalej, bardzo uważnie i wielokrotnie, chociaż bardzo ostrożnie też wypowiadali się na temat wojny na Ukrainie i prawdopodobnie te czystki również i sprawdzenia w armii są bezpośrednim następstwem tego, co obserwowano właśnie na polach bitewnych Ukrainy. Państwo pamiętacie te czołgi, które się tam wyjeżdżały, psuły zamiast pancerza aktywnego puste pojemniki, tekturowe, te, tekturowe kamizelki kuloodporne i tak dalej. No wszystko po prostu jest to przejaw korupcji. No do momentu, dopóki był pokój, nikt tego nie sprawdzał. To się spokojnie rdzewiało, czy przepraszam, recyklingowało się w magazynach, natomiast nagle, jeżeli wyjęto z magazynów, to się nagle okazało, że na fakturze jest coś innego, a w rzeczywistości armia walczy czymś innym. Zresztą ten słynny, właśnie okręt Moskwa, który został. Zatopiony, tam też wskazywano na jakieś gigantyczne przewały przy okazji jego modernizacji i jego jakichś tam zmian w, tych system, w tym systemie całym obrony powietrznej. No i się zakończyło, się tak jak zakończyło. No, mają w ten sposób okręt podwodny, trwale podwodne i tyle. I prawdopodobnie Chińczycy również zorientowali się, chińskie kierownictwo, że u nich może być. Dokładnie tak samo, że na fakturach mamy pierwszorzędny sprzęt, a tak naprawdę to armia będzie, jak przyjdzie, co do czego będzie walczyła z zabytkowym, choć wielce zasłużonym sprzętem z okresu Wielkiego Marszu jeszcze. No właśnie, ale co, co dalej? Tutaj również amerykański wywiad twierdzi, że chińskie zdolności wojskowe wzmocnione zaawansowaną technologią zbrojeniową w dalszym czy ciągu się rozwijają wraz z rozmieszczeniem wielu typów rakiet, w tym rakiet hipersonicznych, lotniskowców i nowych samolotów bojowych. I Heinz powiedziała, że broń kosmiczna i cyberwojenna opracowana przez chińskie wojsko również stwarza zagrożenia. Powiedziała, gdyby Pekin uważał, że poważny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuchronny, rozważyłby agresywne operacje cybernetyczne przeciwko amerykańskiej infrastrukturze krytycznej i zasobom wojskowym. Taki atak miałby na celu powstrzymanie działań wojskowych USA poprzez utrudnienie procesu decyzyjnego w USA, wywołanie paniki społecznej i zakłócenie rozmieszczenia sił amerykańskich. Także, proszę Państwa, mamy kolejny sygnał ze Stanów Zjednoczonych i to są sygnały nie wysyłane przez dziennikarzy, tylko przez osoby na najwyższych szczeblach, również dowodzenia. Siłami amerykańskimi, w przeciwieństwie do polityków, oni wiedzą, że to, to nie politycy będą walczyli w takiej wojnie, tylko oni na nią pójdą i potem im będą albo przypinali medale, prawda, albo rozkopywali groby jako tchórzą, zdrajcom i tym, którzy doprowadzili do klęski. W związku z tym oni bardzo poważnie do tego podchodzą. I, Amery I to jest kolejny sygnał. Ja sobie naliczyłem, że przynajmniej trzeci na tak wysokim szczeblu, jeśli chodzi o marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich dwóch lat, i jeszcze dodatkowo wzmocniono oceną wywiadu, że rzeczywiście no, Tajwan jest do odwiedzenia jeszcze w tym roku, może tak, ale w przyszłym kolejnym roku znowu to może być już no, możecie Państwo pojechać na Tajwan i jednocześnie zwiedzić Chińską Republikę Ludową na jednym wyjeździe, więc to, to, to będzie jedyna, jedyna zaleta takiej, takiej sytuacji, natomiast żadnej więcej. No dobrze proszę Państwa, wyjeżdżamy teraz z Pacyfiku, na razie tam wojny nie ma, natomiast Amerykanie twierdzą, że jest coraz bliżej, że, że jest coraz węższe okienko i że co więcej Stany Zjednoczone muszą zacząć gwałtownie inwestować w rozwój armii po prostu i marynarki na Pacyfiku, albo pogodzić się z tym, że Tajwan jest po prostu częścią Chin, notabene... Sami tak mówią, więc to jest jeszcze ta dwuznaczność niewyjaśniona, bo przypomnijmy, że Stany Zjednoczone uznają, że Tajwan jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej, nie uznają rządu na Tajwanie, w związku z tym w ogóle to jest jeszcze dodatkowo taka właśnie paranoja trochę. Mogliby po prostu uznać, ok, jest to niepodległe państwo, i tyle, i, i przechodzimy do punktu następnego. A to jest właśnie tak, że niby uznają, a nie uznają, prawda, uznają status quo, które w tej chwili jest, no ale. Tajwanu nie uznają, prawda? Tajwan został, nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, już nie, nie ma przedstawiciela w Radzie Bezpieczeństwa, tak jak kiedyś miał, i tak dalej. To jest decyzją Stanów Zjednoczonych no, na podstawie normalizacji z Chińską Republiką Ludową stosunków, więc to też jest takie, no, mówię, dwuznaczne z tego punktu widzenia. To albo tak, albo tak, prawda? Jak jest, albo jak to jeden z klasyków powiedział w polskim parlamencie, jak dostał liche brawa od swojego klubu, no panowie, albo mocno, albo wcale. Więc tutaj mamy też do czynienia z taką sytuacją. A przecież Chiny twierdzą, że, no, że Stany Zjednoczone uznają, że to jest nasze terytorium, więc o co chodzi? Dobrze. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest równie istotny i równie niepokojący. Otóż no, mamy informacje z Rosji, że to jest Siergiej Szojgu, oficjalnie ogłosił, ja sobie dotarłem zarówno do tego tekstu, jak i już do, do dokładnych informacji na ten temat, więc mogę się z Państwem podzielić. Rosja zapowiedziała utworzenie dwóch nowych armii. Tutaj jest 20 marca minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił utworzenie nowego korpusu wojskowego. Dlaczego o tym mówię? No bo, jak Państwo wiecie, w tych różnych grach wojennych zakłada się, że mniej więcej takie siły walczyłyby gdzieś o ten przesmyk suwalski, tak, to dwie armii miały pra praktycznie być w to zaangażowane, według tych różnych rosyjskich oczywiście układanek, które możecie Państwo znaleźć w internecie. Więc e, właśnie Siergiej Szojgu ogłosił utworzenie nowego korpusu wojskowego, w tym dywizji strzelców zmechanizowanych, motorowych, jak oni mówią, oraz flotylni na rzece Dniepr. E, powiedział również, że w 2024 roku Staną utworzone dwie połączone armie, 14 dywizji i 16 brygad. Szojgu dokładnie nie wyjaśnił tego składu 30 dużych jednostek. Czy to są na przykład właśnie strzelcy, to są jednostki zmotoryzowane, czy zmechanizowane, prawda, czy artyleria. No ale generalnie to jest tak, że. Ta decyzja nastąpiła po utworzeniu trzy tygodnie temu okręgów wojskowych w Leningradzie i w Moskwie i opierają się generalnie na decyzji Ministerstwa Obrony, która ma na celu zwiększenie przypisanej siły sił zbrojnych i liczby stanowisk dostępnych dla generałów. Generalnie wskazuje się, że te wysiłki MONU rosyjskiego no nie będą proste ze względu właśnie na straty na froncie ukraińskim, ograniczoną kadrę i generalnie perspektywę protestów społecznych w obliczu masowej mobilizacji, ale z całą pewnością są sygnałem, że Rosja nie nazwie znowu tego mobilizacją powszechną, natomiast mobilizację będzie musiała w tym celu przeprowadzić i zaraz ją właśnie będzie prowadziła. No, ponieważ specjaliści wskazują, specjaliści analitycy wskazują na to, że jest, są, mogą być problemy z utworzeniem w ten sposób, znaczy takiego ambitnego planu, w związku z tym zakłada się, że są trzy sposoby na to, w jaki sposób zrobić to sprawniej i szybko. Pierwszy to jest przekształcenie istniejących brygad po prostu w nowe dywizje i tak się działo do tej pory. Druga możliwość jest redystrybucja jednostek i uzbrojenia z istniejących jednostek i okręgów wojskowych, albo trzecie, właśnie przekształcenie istniejących w tej chwili odrębnych czy samodzielnych pułków zmechanizowanych, gdzie właśnie tam jest miks, żołnierzy zmobilizowanych, jeńców, tych, znaczy tych więźniów niedawno werbowanych żołnierzy kontraktowych i tak dalej, w nowe brygady i dywizje. No natomiast wszyscy ci specjaliści, no jak jeden mąż, twierdzą, że tak naprawdę bez znaczących inwestycji w rozbudowę korpusów oficerskiego oraz po prostu poboru, tak, i to masowego, te wszystkie jednostki mogą zostać na papierze, bądź też będą się po prostu borykały z niedoborami kadrowymi. Wskazuje się, że wzrost liczebności sił zbrojnych Rosji z 1 150 mln żołnierzy do 1 320 mln żołnierzy odpowiada właśnie łącznej przydzielonej liczbie 14 dywizji i 16 brygad, które liczą 170 tys. żołnierzy i oficerów. To jest według danych notabene rosyjskich. Mont tworzy nowe jednostki zgodnie z przyznanym budżetem wojskowym, no ale właśnie powstaje pytanie, w jaki sposób, czy wpłyną te nowe jednostki na gospodarkę narodową, i czy Rosja będzie stać po prostu na zrobienie tak tych nowych jednostek? No ale to niestety jest tak, że te analitycy zachodni twierdzą, że może nie być. Natomiast, jak Państwo pamiętacie, ten mirror thinking, tak? znaczy, to najwyżej ludzie będą jedli więcej kartofli, prawda, mniej mięsa. Natomiast pewnie na armię zawsze te pieniądze się w Rosji znajdą, krótko mówiąc. Przypomina się również, że, że te od pierwszej kampanii Rosji przeciwko Ukrainie w 2014-2015 roku już wtedy Rosja wtedy już rozpoczęła formowanie nowych jednostek. W 2016 roku przypominają właśnie tutaj różni specjaliści, że powołano trzy brygady strzelców motorowych, które zostały przekształcone później w 144 i 3 dywizję strzelców motorowych, ja mówię po rosyjsku ciągle zmechanizowanych, tak zachodniego okręgu wojskowego ja tak i 150. dywizję strzelców zmechanizowanych, południowego okręgu wojskowego ta ostatnia dywizja stała się trzonem utworzonym w 2017 roku 8 Armii, i generalnie poza 150 Dywizją w skład tej jednostki wchodziły w zasadzie wojska nieoficjalnie rozmieszczone na tych, terenie tych dwóch Republik Ludowych. No, generalnie w rosyjskiej armii pojawiły się głosy wzywające do bardziej skoordynowanych wysiłków na rzecz utworzenia dodatkowych dywizji i połączonych armii. Generalnie ten proces został zahamowany, tutaj jak twierdzą analitycy amerykańscy, przez negocjacje w ramach politycznego wojskowego przywódca Rosji, ale jednak pozostają pilnym priorytetem MONU i Kremla od 2022 roku. No i generalnie teraz wskazuje się, że w zależności od decyzji Monu jednostki te, które już w tej chwili były, są powoływane po... Tej częściowej mobilizacji, czy tej ukrytej mobilizacji od października 2022 roku, że oraz werbowania właśnie więźniów do tych jednostek mogą zostać w każdym razie te jednostki połączone w dywizję, lub też no właśnie jest ta druga możliwość. I niestety ja się skłaniam ku tej drugiej. To znaczy, że Rosja już wyczerpała swoje możliwości manipulowania, czy przerzucania jednostek między, między sobą, że po prostu dojdzie do częściowej, kolejnej, dużej. E, mobilizacji. Tutaj Amerykanie mają nadzieję na to, że to oczywiście może dojść do jakichś niepokojów społecznych i generalnie zwiększenia tak zwanego zmęczenia wojną społeczeństwa no ale jak na razie tego zmęczenia po prostu nie widać, tak? I to, to że właśnie że Putin w tej chwili, że to jest taka, taka sekwencja zjawisk, najpierw Putin zabezpieczył sobie kolejną kadencję, potem Szojgu ogłasza dokładnie utworzenie tych dwóch nowych armii, może wskazywać na to, że kierownictwo rosyjskie stwierdzi, że poparcie społeczne i jakby aprobata dla wojny jest dostatecznie duża, żeby, a właściwie to jeszcze coś innego, bo to jest chyba istotniejsze. Dezaprobata dlatego, że, znaczy przeświadczenie rosyjskie, że, że władze i armia, prawda, są nadmiernie łagodne na Ukrainie, prawda, że zamiast prowadzić w prawdziwą wojnę, to prowadzą operację specjalną, tak? Zresztą na tym też bazowała ta cała rebelia Prigorzyna, prawda? To właśnie nie chodziło o to, żeby zaprzestać wojny, tylko żeby ją zrobić raz porządnie. I tutaj może Kreml właśnie dokładnie na tym bazować, znaczy na takim przeświadczeniu, że społeczeństwo rosyjskie uważa, że to jest tak, że ta wojna jest taką dziwną wojną, bo to jest nie wojna, tylko operacja specjalna, no więc może się zgodzić, a w każdym razie może nie protestować przeciwko jakiemuś większemu, zwiększonemu poborowi po to, żeby tę wojnę Szybko wygrać. No ale tak czy inaczej, informacje są dla nas wyjątkowo niepokojące. Cześć, pewnie wszystkie możliwe wywiady i analitycy będą śledzić, jak postępuje formowanie tych nowych jednostek. No ale tak czy inaczej, to jest co najmniej 300 tysięcy, jak rozumiem, żołnierzy, którzy mieliby 200-300 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby się nowych pojawić tutaj w, na zachodzie Rosji. No i powstaje pytanie, jaki to będzie miało wpływ chociażby na bezpieczeństwo Polski. Na razie nie ma się co niepokoić, bo jeszcze to, to dopiero decyzje, natomiast powstaje pytanie, jakie decyzje będą podejmowane chociażby w Polsce w kwestii liczebności armii, siły tej armii i tak dalej. Czy powiedzmy sobie zmiana rządu wpłynie w jakiś sposób na myślenie o obronie Polski? Czy nie wpłynie. No zobaczymy. W każdym razie warto odnotować, Rosja buduje dwie nowe armie i zasadniczo zwiększa liczbę żo żołnierzy, potencjalnie oczywiście, zasadniczo zwiększa liczbę żo żołnierzy, którzy będą obecni tutaj, w tej europejskiej części Rosji, gdzieś pewnie przy naszych zachodnich granicach, północno-zachodnich, jeżeli już tak być precyzyjnym. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, kolejny temat to jest też temat niestety wojenny, może bardziej zimnowojenny niż gorącowojenny. To jest coś, co jest opisywane dzisiaj przez prasę francuską. Wskazuje się, że no po tych różnych wystąpieniach Macrona, albo w związku z tymi różnymi wystąpieniami Macrona, chociaż nie wiadomo, czy to jest do końca, czy jest jakaś korelacja, ale rzeczywiście wzmogła się niesamowicie, Francuzi to odnotowują, że wzmogła się niesamowicie rosyjska kampania przeciwko Francji i to jest zarówno propagandowa, jak i nie tylko propagandowa, co najciekawsze. Tutaj to jest parę ciekawostek, które się pojawiły, zostały ujawnione przez Francuzów. Mamy również, czyli od paszkwili przez... To, znaczy to całe olgino, które na przykład potrafiło się czasami na Polsce skoncentrować, teraz się zaczęło koncentrować na Francji, więc mamy paszkwile, mamy różne analizy dotyczące słabości Francji, mamy różnego rodzaju groźby i faktyczne i niefaktyczne, zwiększa się również zainteresowanie w cyberatakach rosyjskich na różne tam francuskie elementy na razie infrastruktury cywilnej i tak dalej. Także widać, że Rosja się skoncentrowała na Francji i to też jest, też sugeruje, że jednak te, te wystąpienia Macrona skuteczne, nieskuteczne, ale jednak za zamulały Rosjan. To nie ma wątpliwości. Być może po prostu dlatego też ta frustracja jest tak wyrażana, ponieważ Rosja cały czas uważała, że Francja jest ich asetem w Europie Zachodniej i w zasadzie, mając średnio zaprzyjaźnione Niemcy i Francję w starej Unii Europejskiej, mogą się nie obawiać tego, że wszelkich ambitnych planów dotyczących pomocy Ukrainy, bo zawsze, prawda, to, są, to były zawsze te dwa kraje, które tylko czekały, że się znowu dogadają z Rosją. To się okazuje, że, że Macron przynajmniej nie chce tego zrobić. Nie ma znaczenia, czy robi to pod kampanię wyborczą, czy nie, no, ale na razie do czasów przynajmniej wyborów taka jest francuska e, retoryka. No więc kto odpowiedział? No oprócz, zaraz opowiem dokładnie o tym, co, o czym mówią Francuzi, o czym pisze francuska prasa również, ale też e, odpowiedział e, na przykład Miedwiediew. Jak Państwo wiecie, no jest czwartek, piątek, w związku z tym to już jest ten czas, kiedy Miedwiediew e, zapoznaje się ze swoją e, ulubioną e, mieszanką chemiczną, którą ewidentnie spożywa. Tam jest chyba znaczna część tablicy Mendelejewa zmieszana w odpowiednich proporcjach. W każdym razie odpalił się, krótko mówiąc, jak się odpalił, to warto go zacytować. I od razu Państwa zacytuję, co on napisał, bo napisał właśnie o Francji. Otóż. Powiedział tak. Właściwie dla dobra sprawy byłoby miło, gdyby niespokojni Francuzi wysłali do Banderlandu kilka pułków. Ukrywanie takiej liczby personelu wojskowego jest bardzo problematyczne, dlatego kwestia ich systematycznego niszczenia nie będzie zadaniem najtrudniejszym, ale niezwykle ważnym. Ale jaka byłaby z tego korzyść? Przy tak dużej liczbie trumien, które zostaną dostarczone do Francji z obcego, odległego kraju, nie da się ukryć masowej śmierci zawodowego personelu wojskowego. Co więcej, nie można już tutaj ignorować zmianek o tym, że to rzekomo najemnicy sami wybierają swój los i rozporządzają prawem do życia. Ci nieszczęśnicy staną się pełnoprawnymi bojownikami w ramach kontyngentu interwencyjnego, ich zniszczenie będzie priorytetowym i chwalebnym zadaniem naszych sił zbrojnych. Ale dla kogutów z francuskiego przywództwa będzie to równoznaczne z gilotyną. Zostaną pocięci na kawałki przez wściekłych, krewnych i złych przedstawicieli opozycji, którym powiedziano, że Francja nie jest w stanie wojny z Rosją. A dla innych niespokojnych idiotów w Europie będzie to dobra lekcja. I teraz uwaga jeszcze przywołał Puszkina. To jest. W polskim przekładzie, więc ślijcie przeciw nam na wschód swe złości pełne, harde syny, co chcą nas zwalić do swych stóp. W, głębi, w głębinie Rosji są równiny, kędy oszczercy znajdą grób. To jest wiersz Puszkina do oszczerców Rosji, i to jest ciekawostka, bo akurat pasuje. Ponieważ to jest ten, on został napisany w 1831 roku, kiedy właśnie w parlamencie francuskim prawodawcy francuscy chcieli iść na pomoc Polsce powstaniu listopadowemu. I właśnie tutaj Puszkin pisał, żeby tutaj nie, bo to jest kłótnia między braćmi Słowian Słowianami, a i tak wszystkie słowiańskie rzeki, prawda, trafią do Morza Rosyjskiego, i generalnie, że nie rozumiecie, że ten konflikt, prawda, krwawy jest od zawsze, prawda. Czy w... Domyśla między Polską czy innymi Słowianami, prawda, a Rosjanami, i że Wy tego nie rozumiecie. A jak zr chcecie zrozumieć, to wrócicie właśnie tak. W głębinie Rosji są równiny, kędy szczercy znajdą grupę. Na, na marginesie, odpowiadając mu, e, napisał właśnie no, e, Mickiewicz do przyjaciół Moskali. Więc to tak ciekawostka, ale właśnie tam Francja miała interweniować. E, tym razem, właśnie w sprawie, w sprawie Polski, no nie interweniowała, niestety, co też jest jakimś takim. Powiedzmy też akurat ciekawą analogię historyczną. No, ale tak czy inaczej, właśnie mamy odpalonego Miedwiediewa, który zapowiada tutaj, że będą mordować i przypomina Puszkina. No więc w zasadzie jak na Miedwiediewa, to wiele nie powiedział. Ale tutaj. Ale tutaj jest tak, że jeden z rzeczników francuskiej dyplomacji, Christophe Monde w czwartek powiedział w czasie briefingu prasowego: Kłamstwo, instrumentalizacja, manipulacja, reżim Kremla kontynuuje swój bieg do przodu. Tak? Generalnie powiedział też, że rosyjskie instytucje kłamią w coraz bardziej nieskrępowany sposób, o czym świadczą oświadczenia dyrektora rosyjskiego wywiadu zagranicznego w sprawie wysłania francuskich żołnierzy na Ukrainę. Nie będziemy oszukań, nie, będzie, nie damy się oszukać, nie, nie damy się zastraszyć, podsumował właśnie, więc tutaj jest to mocne wystąpienie ze strony MSZ-u francuskiego. Co więcej, jest także wskazuje się właśnie, praca francuska wskazuje, że ta zjadliwość prawda, i takie zacietrzewienie władz rosyjskich wzrosło z, wykładniczo od początku roku, a wyjątkowo właśnie od momentu, gdy Macron powiedział 26 lutego, żeby nie wykluczać wysłania wojsk na Ukrainę. To spowodowało oczywiście kontrowersje wśród zachodnich sojuszników Ukrainy, jak przypomina francuska prasa, natomiast tutaj francuski prezydent próbował wysłać sygnał do Moskwy, zapraszając Europejczyków właśnie do takiego skoku, skokowej zmiany w filozofii, polityki pomocy dla Kijowa. No i to oczywiście spowodowało w drugą stronę, to znaczy Władimir Putin ponownie zaczął wymachiwać groźbą ataków nuklearnych, no i właśnie jak to ładnie napisało... W... Le Monde, zdaje mi się, tak, Le Monde. E, Właśnie nowe salwy w rosyjskich wojnie na, sło woj wojnie na słowa z Francją. E, tutaj e, tak samo Miedwiediew właśnie no, został tam nawrzucał Macronowi, ale to jest poprzednie nawrzucanie. No i generalnie były prezydent Rosji nieco wcześniej właśnie przekazał plotkę, e, zarzucając właśnie, że Kijów e, planował, uwaga, e, zamordować e, Macrona podczas podróży w, do Kio właśnie do, do Francji, po to, żeby zarzucić, żeby zarzucić właśnie, że to, że to Rosjanie zamordowali Macrona, no i w ten sposób skłonić Francję do wojny z Rosją. To tak przy okazji, to też Miedwiediew. Generalnie po długim okresie nieodpowiadania na to, wreszcie władze francuskie postanowiły odpowiedzieć, generalnie jeszcze na dodatek Piotr Tołsto i wiceprzewodniczący rosyjskiego parlamentu ocenił w BFM TV w odniesieniu do premiera Tala właśnie, że Francją rządzą częściowo zboczeńcy. No więc właśnie poproszony przez dziennikarza, by dowiedzieć się, czy w jego oczach być homoseksualistą to być wyjątkowym, czy wręcz przewrotnym, ten właśnie bliski przyjaciel Putina odpowiedział, że że, że, że wszystko, prawda? Więc tutaj Lemont powiedział, Piotr i najwyraźniej chce nas przestraszyć, ale jedyną reakcją wzbudzoną przez jego ekscesy jest w końcu oburzenie. E, następnie było też było też właśnie e, takie jakieś e, podobizny małych żołnierzyków dla dzieci, prawda, miniaturowe pojazdy z podobizną właśnie jednostki gdzieś tam wysłanej do ambasady francuskiej w Moskwie, tak, jakieś tam małe żołnierzyki. No, generalnie właśnie wskazuje się, że, że właśnie jest to też, pokazuje właśnie praca francuska, że taka, te właśnie te wszystkie działania są jakoś reprezentatywne dla tego wrogiego klimatu po stronie rosyjskiej, również Również media właśnie wskazały, że strona internetowa Sołowiowa, który właśnie całą audycję zastanawia się wraz z gośćmi właśnie nad francuskim miastem, które powinno, znaczy cały czas jest on dywag tak, u Sołowiowa z tymi swojego tam akolitami które dokładnie miasto francuskie ma zostać zbombardowane atomowo prawda, Paryż, Lyon czy, czy też Marsylia. Co więcej, właśnie Francuzi wskazują, że agencja informacyjna RIA Nowosti teraz właśnie zajęła się kpiną opublikowaną przez anonimowych internautów po opublikowaniu właśnie zdjęć przedstawiających Macrona uprawiającego boks. No i generalnie wskazuje się, że krytyka Francji jest również systematycznie podejmowana przez rosyjskie agencje, tak jak na przykład wywiad udzielany przez Mélenchona z 17 marca, w której lider La France Insoumise uważa, że nie jesteśmy w stanie zagrozić Rosji, prawda? I tak dalej. No, generalnie generalnie właśnie wskazuje się, że Francja zawsze była z punktu widzenia proukraińskości wcale nie była na pierwszej linii i że generalnie zastawała zawsze daleko za Wielką Brytanią albo za Stanami Zjednoczonymi. No ale generalnie, właśnie na kilka dni przed przywiezieniem tych żołnierzyków do ambasady we Francji, zamaskowani mężczyźni przykleili przed przedstawicielstwem Unii Europejskiej właśnie wrogie plakaty, pojawiły się twarze stacjonujących w Moskwie brukselskich dyplomatów, deklarujących dzięki montażowi właśnie swoją nienawiść do Rosji. Potem, 20 marca, został wydalony hiszpański dziennikarz, korespondent El Mundo, właśnie z Moskwy z 24 godzinami na opuszczenie kraju. Więc wskazuje się, w każdym razie to Francuzi twierdzą, że oprócz tych różnych takich, no nie wiem, jak to powiedzieć jakiś no, to, to trudno powiedzieć, że to są nawet jakieś rzeczy wrogie, to są jakieś takie głupawe dowcipy, które Rosjanie robią Francuzom. Nie wiem, znaczy, czy to jest jakoś. Znaczy, nam? No, Polakom to przynajmniej otwarcie grożą, tak? mówią co zajmą, co zbombardują i tak dalej, że wejdą. Że będą bronili zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy i tak dalej. Tutaj Francuzom robią jakieś takie, nie wiem, głupawe psikusy bardziej i walczą na razie memami i różnymi takimi dziwnymi właśnie pogróżkami, ale tak jak mówię, to jest poziom poziom właśnie Miedwiediewa po, po czwartym dniu pobierania ulubionych substancji. Natomiast Tutaj też wskazano, że właśnie od momentu ogłoszenia przez Macrona 14 stycznia, że dostarczą pociski manewrujące skalp i bomby dalekiego zasięgu na Ukrainę, to francuskie media wskazują, że ataki cyfrowe na infrastrukturę informatyczną Francji są praktycznie codziennie i to są ataki masowe. Tutaj francuskie źródło wojskowe anonimowe cytowane mówią: że Rosjanie mają wyjątkowo ofensywną postawę na tych polach niekinetycznych i nie wykazują żadnych ograniczeń. Tutaj jest, i że właśnie Francja jest ewentualnie kozłem ofiarnym. Tutaj jest w ostatnich tygodniach francuskie władze wojskowe potępiły kilka manewrów dezinformacyjnych. 24 stycznia szczegółowo pisano operację, która miała przekonać ludzi, że grupa około 100 francuskich najemników została zaatakowana przez rosyjską e, rakietę czy drona w Charkowie. E, wskazuje się, że strona internetowa bezpośrednio prowadzona przez GRU i prorosyjskie stowarzyszenie francuskie były właśnie zaangażowane w tę dezinformację. Potem 19 marca była to depesza z Tasu, która twierdzi, że francuski kontyngent 2000 żołnierzy ma być rozmieszczony na ukraińskiej ziemi i tutaj właśnie na co właśnie zwrócono uwagę. No i tutaj właśnie Thierry Burkart, szef sztabu generalnego sił zbrojnych mówi, że Rosja jest już w stanie wojny z krajami zachodnimi, toczy wojnę informacyjną, żeby dokonać do, do, dokonać dekonstrukcji naszych społeczeństw. Tutaj też Powiedziano właśnie, że 10 marca, państwowa sieć taka między resortami, prawda, czyli ta międzyministerialna, która łączy wszystkie usługi publiczne na terytorium Francji, była przedmiotem bardzo poważnej ofensywy cybernetycznej, co zmusiło kilka ministerstw do zamknięcia swoich stron internetowych, i wskazuje się tutaj na rosyjskich hakerów. Co prawda, jak wskazuje się też, że te system, ten atak nie zagroził systemom państwowym, ale stał się coraz ale stał się bardzo widoczny w każdym razie. Co więcej, poprzez właśnie poprzez pozorne ukierunkowanie na infrastrukturę publiczną lub firmy właśnie baz obronności przemysłowej, takie jak Thales lub też Nexter, prawda, to jest druga firma zbrojeniowa francuska, najbardziej znana. I tutaj właśnie tutaj mówi się o tym, że jest to już pra prawdziwa cybergerilla, tak? czy, czy cyberwojna partyzancka. I specjaliści są szczególnie zaniepokojeni faktem, że są to balony testowe, mające przygotować podwaliny czyli testować tak naprawdę reakcję francuską na większe ataki, zakładają, że takich, do takich ataków może dojść podczas wyborów europejskich 9 czerwca lub też w czasie Igrzysk Olimpijskich, gdzie cały świat będzie skupiony na, na Paryżu i tutaj właśnie armia francuska mówi, że będzie ta czujność ich sił, tych cybernetycznych, będzie skrajna podczas tych właśnie wydarzeń. Również francuskie wojsko zauważyło, i tutaj francuska armia, znowu to są ci anonimowi nie, nie, urzędnicy MONU, wskazują, a właśnie, ale nie tylko anonimowi, wskazują właśnie na takie już kinetyczne działania, które są podejmowane przez Rosjan. Na przykład pod koniec lutego minister, minister obrony narodowej ujawnił, że rosyjski system kontroli ruchu powietrznego zagroził zestrzeleniem francuskich samolotów nad Morzem Czarnym podczas gdy przylatywały w strefie e, międzynarodowej. E, tutaj według e, tutaj sztabu był to samolot obserwacyjny typu AWACS, który prowadził misję oceny sytuacji. Również uwaga, i to jest ciekawostka, minister wspomniał również o pojawieniu się rosyjskiego okrętu wojennego, który zakotwiczył sobie w Zatoce Sekwany. No, i właśnie z, powie, powiedział, powiedział ten anonimowy oficer, cytowany przez francuskie media: Stoimy w obliczu formy rosnącej agresywności, ale zawsze pozostaje ona jeszcze poniżej poziomu konfliktu. I według niektórych analityków francuskich mnożenie tych właśnie wrogich ataków rosyjskich. Jest, i to jest ciekawostka, bardzo odpowiada władzy wykonawczej, czyli krótko mówiąc prezydentowi, który to prezydent ma wyraźny interes w dramatyzowaniu problemów, po to, żeby właśnie zwiększyć poparcie społeczne A dla siebie, B dla siebie, pomagającemu Ukrainie. Że tutaj jeden właśnie z analityków mówi, że takie wrogie działania ze strony Rosji istniały już w 2021 czy 2022 roku, tylko nie były nagłaśniane, czy o nich po prostu nie mówiono. Natomiast w tej chwili mówi się publicznie i dużo, czyli każdy taki fakt do tej pory pomijany czy zatajany się ujawnia, właśnie po to, żeby, żeby zjednoczyć francuską opinię, opinię publiczną wokół idei jakby no, wojny z Rosją. No a, w, a tak naprawdę to nie tyle idei wojny z Rosją, co idei wspierania prezydenta, który właśnie wymyślił sobie, że będzie wojował z Rosją tak? i że będzie to eksponował w jakiś wyjątkowy sposób. to nie jest złym pomysłem: no, taka polaryzacja społeczeństwa wokół tego typu problemu, zawsze temu, który, który głosi takie idee, prawda? czyli obrony przed zagrożeniem i to zagrożenie jest uprawdopodobnione takimi informacjami, zawsze idzie jakby na pożytek. Więc. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, to był temat trzeci, teraz mamy temat czwarty. Stany Zjednoczone nie chcą wychodzić z Nigru. Jak Państwo pamiętacie, no kilka dni temu Hunta Wojskowa Nigru uznała obecność wojsk amerykańskich za nielegalną i po rozmowach jakiś za zamkniętymi drzwiami z wysłanniczką Departamentu Stanu musiała im nagadać tak, że po prostu po tym zerwali w ogóle wszystkie możliwe umowy i nakazali Amerykanom się wynosić z Nigru. No i w tej chwili amerykańscy urzędnicy starają się w rozmowach również zakulisowych zrozumieć, czy uda im się jednak utrzymać jakąś formę obecności sił bezpieczeństwa w tym kraju, który był do czasu przewrotu najbliższym regionalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Pytani, właśnie ci, powiedzmy sobie, znowu anonimowi urzędnicy amerykańscy z Departamentu, anonimowych urzędników amerykańskich, twierdzą w, w rozmowach z prasą, że sytuacja jest dynamiczna i obie strony badają warunki, w jakich amerykańska obecność wojskowa mogłaby być kontynuowana. No, ta obecność mogłaby zostać ewentualnie zmniejszona. Jest obecnie to tysiąc żołnierzy i duża baza dronów na północy kraju w Agadezie. Która tak naprawdę jest kluczowa dla zwalczania różnego rodzaju Al-Kaid oraz państwa islamskiego, akurat w tym regionie. Mówię różnego rodzaju Al-Kaid, bo to jest JIN, JNIM, ale też al Islamskiego Magrebu, bo fruwają i na północ, i na, i na południe, i rzeczywiście robią to całkiem skutecznie. A ponieważ Niger co chwila przegrywa w różnych bitwach, Niger, to Mali, tak samo, z, właśnie głównie z Al-Kaidą w tej chwili, ale też czasami z państwem islamskim, więc taka pomoc z powietrza, o ile oczywiście Amerykanie będą bombardować tych, co trzeba, a nie tych, co nie trzeba, może im się przydać. No, to jest pomoc, której by normalnie w żaden sposób sobie nie zapewnili. Generalnie Rzecznik Hunty Nigru oświadczył w sobotę wieczorem w ogóle Krajowej Telewizji, że obecność wojskowa USA narusza konstytucję Nigru i że rząd wygasza ze skutkiem natychmiastowym umowy o bezpieczeństwie z Stanami Zjednoczonymi. Amadu Abdraman, rzecznik Krajowej Rady Ochrony Ojczyzny, czyli Hunty, powiedział, że decyzja została podjęta po kilku dniach spotkań, podczas których delegacja amerykańskich urzędników w Niemej wykazała się protekcjonalną postawą i próbowała narzucić, które kraje mają być które mają być narodem, inaczej, które kraje z narodów Afryki Zachodniej mogłyby utrzymywać stosunki między nimi z Iranem i Rosją? Powstaje pytanie, będąc w Nigrze, czy używali N-word, prawda? I może to tych panów zdenerwowało. Krótko mówiąc, oświadczenie Hunty wywołało właśnie obawy opinii publicznej, że właśnie przywódcy Nigru, i to jest, dlaczego. Znaczy, w ogóle o co chodzi tak, w tym wszystkim? No, dlaczego mówimy o Nigrze? Tak? Dlaczego ta baza i ta obecność amerykańska jest tak ważna? Ponieważ Stany Zjednoczone zorientowały się właśnie, że prawdopodobnie Niger zgodził się, co jest oczywiście niepotwierdzoną informacją, ale takie informacje się krążą: Niger zgodził się na dostawy uranu do Iranu, a Niger jest wielkim producentem uranu. W związku z tym, żeby się nie okazało za chwilę, że Iran radośnie oświadczy, że może tylu bomb atomowych, co Izrael to nie ma, ale ma dostatecznie dużo. Więc to jest już taki moment i to jest taka sytuacja, w której, o ile do tej pory mówiliśmy o jakiejś tam jednej czy dwóch bazach i ściganiu Al-Kaidy, które to, to ściganie Al-Kaidy może się odbywać w różnych miejscach, no tyle teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której tutaj mamy już Niger nagle stał się celem geostrategicznym. I może się nagle okazać, że Amerykanie jednak zdecydują się wprowadzać demokrację w Nigrze, a w każdym razie stworzą strefę wolności i demokracji wokół głównych kopalni uranu w tym kraju. To jest co więcej, Niger podpisał porozumienie o bezpieczeństwie z Rosją. Nie wiadomo jeszcze, czy już w tej chwili rosyjscy żołnierze czy też Wagnerowcy przebywają w Nigrze, bo w Mali wiadomo, że. Oficjalnie przebywają. No to jest w Nigrze, jeszcze nie wiadomo. No natomiast to jest właśnie ta sytuacja, w której administracja Bidena się nagle zorientowała, co to znaczy sojusz Nigru z Rosją i potencjalnie z Iranem, że po prostu ten uran stamtąd może zacząć wyjeżdżać. I tutaj jest. Także niektórzy analitycy w regionie uważają, że jest mało podstaw do optymizmu, że junta nigru co prawda nie ustaliła no po pierwsze harmonogramu przywrócenia pozorów demokracji, bo niby dlaczego by miała. I po drugie, nie chcę słuchać Stanów Zjednoczonych, a już szczególnie nie chcę słuchać Stanów Zjednoczonych w kwestii tego, z kim może współpracować. Czytaj, czy komu może ten uran sprzedawać. Abdramane powiedział w sobotę stosunki Nigru z Rosją i Iranem siekają dziesięcioleci wstecz i generalnie powiedział, że Niger ma prawo utrzymać stosunki z dowolnym krajem, który wybierze. To też prawda, no ale właśnie patrz paragraf 22, chyba że Stany Zjednoczone powiedzą to, co powiedzą. Generalnie tutaj mocne te słowa hunty wywołały już właśnie wezwania społeczeństwa nigryjskiego do wycofania wojska amerykańskich. Do tej pory te frustracje się skupiały na Francji, no ale teraz właśnie będziemy mieli pewnie demonstracje dookoła wojsk amerykańskich. Co więcej, rozwój sytuacji właśnie spowodował, że Amerykanie byli zmuszeni zawiesić działania bazy dronów. Szef dowództwa USA w Afryce powiedział w niedawnym wywiadzie, że Tutaj generalnie ta działalność tej bazy dronów jest bardzo istotna, jest kluczowa dla aktywnej obserwacji, ostrzegania, w tym dla obrony ojczyzny. No, mówię, to chodzi głównie właśnie o monitorowanie działań Al-Kaidy, która jest zdolna, jak wiemy, bo już to nieraz udowodniła a i ma dużą ochotę, żeby w rocz, powiedzmy powtórzyć 11 września, a ma rzeczywiście potężne zasoby w tej chwili w centralnej Afryce. I ta baza dronowa na pewno pomaga trochę w tym, żeby jednak nie było do kolejnego 11 września. Przypomina się też, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych pojawiły się w ogóle w Nigerze na początku XXI wieku w ramach wojny z terroryzmem administracji Busha. Generalnie najpierw zajmowały się szkoleniami, dostawami sprzętu, a znacznie później, właśnie około 2013 roku, rozwinęły tę współpracę, wtedy kiedy dżihadi zajęli prawie połowę terytorium sąsiadującego Mali. Generalnie w szczytowym momencie współpracy w 2017 roku, Amerykanie dostarczali do Armii Nigru informacji wywiadowczych na temat grup zbrojnych oraz zapewniali wsparcie medyczne i logistyczne w akcjach głównie łapania przez wojska nigerskie czy nigryjskie no, przywódców grup dżihadu. Generalnie to jest tak, że wszystkie operacje przeprowadzono na wniosek nigryjskiej armii, za zgodą ambasady USA w Nigrze i to właśnie było tak, że no, wtedy też armia amerykańska miała też większą autonomię niż w misjach w Iraku czy w Afganistanie. No, ale generalnie czterech amerykańskich żołnierzy zginęło właśnie w Tongo Tongo w czasie zasadzki w 2017 roku. To też przyczyniło się właśnie do ograniczenia tych operacji ameryka wspólnych amerykańsko-nigerskich i do, jak to się mówi, powiedzieli, erozji zaufania do nigerczyków. No i to jest tak, że generalnie wycofanie wojsk amerykańskich z całą pewnością będzie wielkim świętem dla Al-Kaidy, co tego nie ma wątpliwości. To będzie już taki dla nich potężny renesans, bo też i armie zarówno Nigru, jak i, Marki, jak i Burkina Faso, jak i Mali nie są w stanie sobie poradzić z coraz bardziej masowym, masowymi atakami na ich bazy obecność tych Wagnerowców, którzy obsługują dla nich głównie samoloty i helikoptery bojowe trochę zmienia postać, przynajmniej w Mali, no ale też no, dzisiaj wielki zamach też na zachodzie kraju, tam jeszcze nie znane są do końca wielu zabitych i rannych, prawda, jeszcze nie mam niestety danych dokładnych, no, pokazują, że pokazują, że Rosjanie Rosjanami, prawda, a, a tak czy inaczej no przecież musieliby, ilu musieliby sprowadzić tych najemników, żeby obsadzić wszystkie bazy, które są w tej chwili atakowane przez setki, a nawet czasami Tysiące uzbrojonych w, również w broń ciężką dżihadi, głównie z, z grup z związanych z Al-Kaidą. Ja mówię tak ostrożnie z tym związaniem z Al-Kaidą, bo to jest tak, że bardzo często status formalnego związku jest niejasny, czyli na przykład jakiś lider złożył bajad dla Al-Kaidy, ale nie ma odpowiedzi, czy Al-Kaida na przykład zaakceptowała. Albo też, albo też nie ma jest pod, nie ma potwierdzenia, że w ogóle złożył. No to nie jest tak jak państwo islamskie. Oni przynajmniej mieli porządną politykę informacyjną. Jak ktoś składał do nich bajat, to były po prostu zdjęcia piktoriale, na piśmie, wypowiedzi, także dokładnie było widać, wiadomo, kto złożył i komu tą z tej zgody, powiedzmy, kalif udzielił. A tutaj to jest tak niestety dużo bardziej chaotycznie, jeśli chodzi o tą część komunikacyjną. No Generalnie wskaku, wskazuje się też, że, że Amerykanie właśnie Amerykanie właśnie sprzeciwili się pomysłom francuskim, żeby wesprzeć ewentualną interwencję ECOWAS-u na terytorium właśnie Nigru. I to chyba w tej chwili się sobie plują w brodę, ponieważ no, w związku z tym, że nie było zgody również amerykańskiej, a Francuzi liczyli na wspólną operację, Francuzi stwierdzili, że nie będą samodzielnie wspierać tejże interwencji, więc tak, a interwencji nie było. Co więcej, teraz Nigeria już otworzyła z powrotem z Nigrem granicę. A po drugie, Francuzi się właśnie spakowali do końca 2023 roku i się wynieśli. No Generalnie ten, to, to zerwanie, zerwanie, właśnie w ten weekend porozumień w sprawie bezpieczeństwa było następstwem wizyty w zeszłym tygodniu delegacji USA. Również było właśnie najwyższa urzędniczka Departamentu Stanu Spraw Afryki, prawda, Molly Fee oraz Celeste Wallander, zastępca sekretarza obrony do spraw międzynarodowych, i oni tam coś właśnie panom nagadali. Generalnie Znowu cytowani przez akurat Washington Post, wyżsi urzędnicy amerykańscy wypowiadali on się pod warunkiem zachowania anonimowości. Czyli mówię, no Departament Anonimowych Urzędników że mówili, że sytuacja w Nigrze jest obecnie bardzo płynna. Jeden z urzędników powiedział, że pomimo publicznego oświadczenia rząd Nigru nie zapewnił prywatnej komunikacji technicznej, która zmusiłaby USA do opuszczenia kraju. No, generalnie to jest tak, że niektórzy mieszkańcy już nie Niameju, bo tam też dziennikarze do nich dotarli, obawiają się, że zakończenie współpracy z Amerykanami doprowadzi do eskalacji przemocy, a część znowu, a część znowu jest zachwycona, że to jest kolejny etap dekolonizacji, prawda? Że, że generalnie mają dosyć francuskiego i amerykańskiego imperializmu. To jest tyle na razie na temat Nigru. Najciekawsza z tego wszystkiego jest to, że prawdopodobnie hunta z Nigru nawiązała współpracę z Iranem w sprawie dostaw uranu, a są wielkimi producentami uranu, tak? znaczy, wielkimi, znaczy wydobywają rudę uranu. Także to jest bardzo istotna informacja już geostrategicznie, i stąd nagle taka panika, bo ktoś się w Waszyngtonie zorientował, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o bazę dronową. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, temat piąty. Temat piąty jest również ciekawy, ponieważ Stany Zjednoczone, jak Państwo pamiętacie, no, jeżeli chodzi o działalność Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa NZ, to tam by, to przedstawicielka miała proste zadanie: tak? blokować każdą możliwą rezolucję, która dotyczyłaby tamtego kraju. I rzeczywiście wszystkie te rezolucje dotyczące zawieszenia broni, paus humanitarnych, czegokolwiek jeszcze więcej, były w czambu blokowane przez Stany Zjednoczone. No ale sytuacja trochę się zmieniła, bo z, pre, pre, powiedzmy premier Netanyahu przestał być już najlepszym przyjacielem, przynajmniej demokratów i zdaje się, demokraci naprawdę sobie teraz zastanawiają się, jaką dać patelnię Bidenowi, żeby się puknął w głowę, co on tak naprawdę wyprawiał na początku tego konfliktu, ponieważ zamiast zająć standardowe stanowisko amerykańskie, czyli wyrażamy głębokie zaniepokojenie, prawda, stanowczo potępiamy i tak dalej, no on powiedział po prostu rób ta, co chce. No i robią, co chcą, no kurczę. Nie można mieć do nich pretensji, jak dostali carte blanche. I teraz właśnie to gwałtowne wycofanie się wycofywanie się i coraz bardziej jawna polityka Netanyahu związana z amerykańską kampanią wyborczą, bo Netanyahu ma rzekomo jednak przemawiać w kongresie, bo został zaproszony przez Johnsona. To czy przemówi czy nie, to jeszcze nie wiadomo, ale takie zaproszenie się pojawiło. To po prostu powoduje furię u Bidena i u demokratów, w którym po prostu grana się nosie Netanyahu jak chce, pokazuje środkowy palec i, inne, i liczne inne jak to było, przepraszam, na ziemi obiecanej, ja robię sobie z pana grubą nieprzyzwoitość. No więc robią sobie grube nieprzyzwoitości z rządu amerykańskiego, a administracja to musi przełykać, no bo, bo co ma innego do roboty. No więc właśnie jednym z elementów tego, że pokazywania focha ze strony znowu administracji amerykańskiej jest teraz rezolucja w sprawie zawieszenia broni. Uwaga! Przypomnijmy, no, Mówienie o zawieszeniu broni jeszcze niedawno, 3-4 miesiące temu, było oficjalnie uznawane za przejaw antysemityzmu. W związku z tym, teraz Stany Zjednoczone chcą, właśnie będą głosowały, znaczy przedstawiły już, czy przedstawiają właśnie, negocjowaną od bardzo dawna, bo pierwotna wersja po prostu trafiła do kosza, rezolucję w sprawie zawieszenia broni. I uwaga, co w tej rezolucji jest? Pamiętajmy, że te rezolucje to jest tak, że to dziennikarze je widzą przez chwilę, także nie, nie są publikowane wcześniej, także znana jest treść tylko z omówienia. Ale wiemy o tym, że rezolucja zdecydowanie potępia ograniczenia uniemożliwiające pomoc, w znaczy przydostanie się pomocy do gazy i wszelkie próby zmniejszenia jej terytorium oraz ataki na ludność cywilną jako pogwałcenie prawa międzynarodowego. Ludzie, no po prostu świat się kończy. Przecież to tam w, tej, w tym białym domu ta antysemita na antysemicie siedzi. Jak to może być? A także ostrzega przed ofensywą wojskową w Rafach, która i to ma zostać właśnie poddane dzisiaj. Znaczy teraz, jak Państwo tego słuchacie, to prawdopodobnie jest już albo w trakcie, albo po głosowaniu. No ja niestety jak nagrywam, to nie słucham głosowań. Więc to jest tak, że rezolucja zawiera także wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni, co prawda bez ograniczenia, bez określenia terminu. Ale właśnie no to, no to będę, właśnie warto powiedzieć, że poprzednio Stany Zjednoczone właśnie to zawieszenie broni, jeżeli się pojawiało, to wetowali, no bo to miało tak, a to miało pomagać Hamasowi, a teraz to miało e, przeszkadzać w negocjacjach w sprawie uwolnienia zakładników. Dlatego, no, że Amerykanie też się zorientowali, że państwo położone w Palestynie, a czy dokładnie mówiąc nie państwo, tylko to rząd prawda, tego państwa, nic nie robi, żeby tych zakładników wypuścić. Wręcz przeciwnie, trzeba pamiętać, że pół tego rządu, a właściwie to jest to, to, to pół, które rządzi tak naprawdę, oni nie chcą uwolnienia zakładników, oni uważają ich, że właśnie mają zginąć jako męczennicy. To jest prawie otwartym tekstem mówione. Znaczy, cały czas, to, i to jest otwartym tekstem mówione w tym dialogu wewnętrznym, gdzie rodziny zakładników no, już rozumieją, że prawdopodobnie ich żywych nie odzyskają, a minister do spraw bezpieczeństwa, to Ben Gwir najczęściej właśnie opowiada, mówi, że nie, bo, to by, bo każde, każda umowa z Hamasem narazi naszych żołnierzy, prawda na śmierć i dlaczego śmierć żołnierzy ma być mniej warta e, znaczy mniej warta niż śmierć zakładników. To no, jest tego typu retoryka. No, jest oczywiście dla normalnych ludzi niezrozumiała, ale tak jak ktoś ma tak, jak komu tak słoneczko przygrzało, pomimo tej kipy, która powinna tra jednak trochę chłonić, chronić i to chyba w dzieciństwie przy przygrzało, to tak i zostało. Znaczy Ben Will jest znany z tego, to nie jest pierwsza jego taka wypowiedź. On tam, jak mu przygrzało, to, to skutecznie... Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, kto to jest, to się Państwo wiedzieli, to jest minister do spraw bezpieczeństwa, który, po pierwsze, zakazał zajmowania się częścią aktów terrorystycznych na terytorium swojego kraju, bo uznał, że to nie ma na to czasu, a po drugie, sam był kiedyś karany za terroryzm i kilkadziesiąt razy zatrzymywany, tylko nie skazywany, właśnie za działania terrorystyczne. I nie został nawet do armii wzięty, bo uznano, że jest po prostu osobą, która jest podejrzewana o działalność terrorystyczną i w związku z tym armia go nie weźmie. I on został ministrem spraw bezpieczeństwa. Więc jest to, Państwa, to po prostu jakaś znaczy kuriozum na skalę światową. No ale dobrze, jedziemy dalej już to tym Obergwirze możecie Państwo posłuchać w poprzednich odcinkach. Już dostatecznie dokładnie zresztą jeszcze na dodatek, jeszcze członek młodzieżówki Kahana, która była uznana za organizację terrorystyczną, a Kahan sam w sobie był skazywany za terroryzm i to w Stanach Zjednoczonych i w, i w tamtym kraju. I on został ministrem bezpieczeństwa, i to on właśnie tak naprawdę razem ze Spotrichem, drugim takim samym artystą, decydują o tym, jaka jest polityka tamtego kraju w stosunku do Stanów Zjednoczonych i innych, powiedzmy, i on, tam jest ich więcej oczywiście. Jest Eliachu, ten który proponował rzucać bombę atomową, no i tak dalej. To sobie kiedyś ten rząd omówimy po nazwiskach i po biografiach, bo to fascynujące ponieważ opo opozycja akurat chętnie publikuje te dane, więc tych danych, y, włącznie z kwiatkami, bo tam y, prasa w tamtym kraju przecież ma dostęp do tego, co ci ludzie robili wcześniej, zanim zostali ministrami, więc są ich wypowiedzi, są ich różne y, tam y, cuda, które wykonywali wcześniej, y, udział w różnych akcjach, więc to sobie można, to jest to fascynująca lektura. Znaczy, bocie Państwo narzekać sobie na państwo polskie, ale takich rarogów to, y, to, to, to w Polsce jednak nie bywało, albo jeżeli bywało, to to były to jednostki, a tutaj to jest jakaś reguła w tej chwili. No ale tak czy inaczej, no, zdenerwowało to Bidena i jego, i jego administrację. Co więcej, rezolucja właśnie wzywa do zawieszenia broni, więc to jest skrajny antysemityzm. Co więcej, w całym tym tekście tylko raz wspomniano o państwie położonym w Palestynie pomiędzy Synajem na południe od Nilitanii. To nie znaczy, że na granicy rzeki Nilitanii i na zachód od Jordanu. No ale tak czy inaczej, Wspomniano i wezwano do rozwiązania w postaci dwóch państw, co przypomnijmy jest generalnie spójne ze wszystkimi innymi możliwymi przyjętymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa NZ, wspólnym stanowiskiem całego tak naprawdę tak zwanego kolektywnego zachodu, ale <kluw> uwaga oficjalnie zakwestionowanym przez Benjamina Netanyahu. Czyli ten tekst, jeżeli nie zostanie teraz złośliwie zawetowany na przykład przez Rosjan albo Chińczyków, chociażby po to, żeby Amerykanie nie mieli sukcesu, to jest bardzo poważny cios w, w rząd Netanyahu. Z którego on oczywiście sobie i tak nic nie zrobi, powie po prostu, że on już udowodnił, że cała ONZ jest to są antysemici i tyle, i celem tej organizacji jest zniszczenie narodu rzymskiego, co też było zresztą już otwartym tekstem, powiedziane akurat nie przez Netanyahu, tylko przez jednego z jego. Współtowarzyszy. No więc, generalnie ten ostateczny tekst jest efektem ponad miesięcznych negocjacji i wymiany zaktualizowanych projektów między członkami Rady, i to generalnie też odzwierciedla rosnące zaniepokojenie międzynarodowe i oburzenie w związku z tą klęską głodu. Przypomnijmy, że tamten kraj nie pozwala na wjazd pomocy humanitarnej, robi wszystko, żeby ta pomoc się nie dostawała. To jest tak, że w tej chwili ciężarówki średnio czekają, jak od momentu przyjazdu, około pięciu tygodni na wpuszczenie do, do strefy. Także to w zasadzie można byłoby tego nie robić. Jest to po prostu świadoma, celowa polityka tego, tego państwa. I ono się tego nie wstydzi, żeby nie było wątpliwości. Jest otwartym tekstem mówione, że jeżeli nasi zakładnicy tam głodują, to cała reszta też będzie głodować i tyle. Co jest trochę przewrotne, bo przecież jak wszyscy będą głodować, to zakładnicy też, no ale tak jak powiedzieliśmy już, oni chcą po prostu, żeby oni zostali męczennikami i tyle. Tutaj jest jeszcze w jednym z uzupełnień do pierwotnej wersji rezolucji przedstawionej w połowie lutego. Zauważono, że właśnie obecna naziemna operacja w Rafach, do której właśnie tamten kraj twierdzi, że jest gotowa, miałaby poważne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie oraz zwiększyłaby ryzyko naruszeń zobowiązań stron wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego. Się Amerykanie obudzili. W preambule nowa rezolucja odnotowuje trwające wysiłki dyplomatyczne mające na celu zapewnienie natychmiastowego zawieszenia broni na około 6 tygodni, co stanowi odniesienie do wspieranej przez Stany Zjednoczone właśnie tych negocjacji pomiędzy e, tamtym państwem i Hamasem. Ale jednak pierwsza KAPIT nie zawiera żadnego odniesienia do terminów, odnosząc się jedynie do konieczności natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni w celu ochrony ludności cywilnej ze wszystkich stron, umożliwienia dostarczenia niezbędnej pomocy humanitarnej i złagodzenia cierpień humanitarnych oraz oferuje jednoznaczne poparcie dla takiego zawieszenia broni w związku z uwolnieniem wszystkich pozostałych zakładników. No jednak tamten kraj, ten położony w Palestynie, powiedział, że jakiekolwiek natychmiastowe, trwałe zawieszenie broni byłoby równoznaczne z umożliwieniem Hamasowi wygrania wojny. To tak na marginesie to prawda. I w poprzednich wetach właśnie Stany Zjednoczone również właśnie powoływały się na to, że wetują, ponieważ nie było, w tej, nie było potępienia Hamasu. No to Można było zrobić osobną rezolucję potępiającą Hamas, tak? a nie wetować każdą dotyczącą pomocy humanitarnej. Rezolucja, właśnie pod, która jest poddawana w głosowanie, potępia wszelkie akty terroryzmu, w tym ataki pod przewodnictwem Hamasu, a także branie i zabijanie zakładników, morderstwa ludności cywilnej oraz przemoc seksualną, w tym gwałty, a także działania Hamasu wykorzystywania infrastruktury cywilnej do celów wojskowych i przetrzymywania zakładników. To jest, tak, że, to jest tak, że Rosja, sposób, która sponsorowała poprzednie rezolucje, chociaż z tego co pamiętam to akurat nie były rosyjskie, no ale tak twierdzą Amerykanie obecnie, oskarżyła USA o ochronę tamtego kraju w obliczu właśnie przytłaczającej większości w Radzie. No i tak jeszcze tytułem, tak na marginesie, no jeżeli chodzi o to atakowanie, bo mamy teraz do czynienia z walkami wokół szpitala Al-Shifa, ja teraz tego nie będę komentował, dopóki one się nie zakończą, no ale trwają już... Chyba siódmy dzień e, intensywnych bombardowań, w tym walk w samym szpitalu. E, no niestety, no, ale to jest tak, że po pierwsze <laughs> i chyba najważniejsze e, to jest miejsce które zostało już ogłoszone oficjalnie jako wyczyszczone z Hamasu. I proszę bardzo, Hamas był w stanie w tych okolicach skoncentrować takie siły, których tamten kraj nie jest w stanie zniszczyć w ciągu praktycznie tygodnia ciężkich walk i nie zwracania uwagi na to, w co strzela prawda, artyleria. Czy czołgi, zresztą widać tych czołgów, tam jest po prostu tyle, że, że ja się dziwię, że Hamas nie jest w stanie ich niszczyć, jak one po prostu stoją jeden koło drugiego na ulicy. Także nawet manewrować nie mogą w żaden sposób, ale jest ich rzeczywiście wielka ilość. I 7 dni walki, dalej się nic nie wydarzyło. No to powstaje pytanie, no to gdzie w takim razie Hamas został pokonany w północnej strefie gazy? No nie został i to nie został w ogóle pokonany, bo zdaje się, ta bitwa, która w tej chwili trwa, jest większa niż wszystkie poprzednie, które tam miały miejsce. A po drugie, też jeżeli chodzi o te informacje palestyńskie, że tam tu bombardowany szpital. No sorry, no jeżeli Hamas walczy w szpitalu, i to widać rzeczywiście, że są żołnierze uzbrojeni, prawda, hamasowcy w, w broń maszynową, i to są na terytorium szpitala, no to nie jest tak, że szpital nie jest jakimś azylem uniwersalnym. Jeżeli jest używany do celów wojskowych albo do celów właśnie atakowania kogoś. No to jest coś innego, jeżeli tam leżą ranni, prawda? No to leżą ranni, to leżą ranni, prawda? No to, to mogą z obu stron leżeć. Natomiast jeżeli, jeżeli to jest tak, że jest używane do celów wojskowych, no to jest celem wojskowym. To Tutaj prawo międzynarodowe, prawo wojenne i prawo humanitarne jest jednoznaczne. Co więcej, zbrodnią wojenną jest wykorzystywanie placówek służby zdrowia do właśnie celów wojskowych. No dobrze, w każdym razie mamy ten trwający jak to się zakończy, jakie będą fakty tego dotyczące, to będziemy wiedzieli dopiero po tym, jak to się zakończy. Tam, e, dziennikarze, którzy, na których tamto państwo tak intensywnie poluje, tam po prostu ich nie ma w okolicach. Zdaje mi się tylko w, w szpitalu al Shifa który był teraz jakiś jeden korespondent, ale chyba nie wiem, czy on żyje, czy też nie żyje, bo to on tam, zdaje mi się, nadaje. I to chyba nie z al Jazeera tylko z Al-Hadad. Nie wiem, z którejś z tych arabskich, lokalnych telewizji, z, chyba z Zatoki. No ale tak czy inaczej, Będziemy mieli dopiero takie, takie kompleksowe informacje po tym, jak to się zakończy. Ale tak w tej chwili mniej więcej wygląda sytuacja w strefie gazy i tak wygląda również sytuacja w Radzie Bezpieczeństwa. I to jest bardzo ciekawe. To jest zasadniczy zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Znaczy, może zasadniczy to jeszcze nie, ale już naprawdę bardzo poważny zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych i administracji, która teraz się właśnie puknęła w głowę i zauważyła, że popieranie rządu, który a priori jest rządem wrogim w stosunku demok do demokratów, nieważne z którego kraju pochodzi, jest kontrproduktywne. No i właśnie teraz się zorientowali, że właśnie Netanyahu załatwił im prawdopodobnie prezydenturę Bidena, bo to tak trzeba też do tego podchodzić. Znaczy tak zaczęli chyba do tego podchodzić, zrozumieli to wreszcie. A się wydawało, że Niemcy mają tylko taką krzywą uczącą, pofałdowaną. Dobra, mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Ten kolejny temat jest tematem bardzo trudnym, bardzo poważnym. Ja go tylko dzisiaj omówię informacyjnie, ponieważ ja zawsze odkładałem sprawę opowiedzenia o wyborach w Indiach na właśnie okolice wyborów, żeby opowiedzieć o scenie politycznej, właśnie o tych zawiłościach tej sceny. To jest scena trudna, no ale niestety dzieje się tyle, że już nie mogłem czekać dłużej. Mamy otóż bardzo ważne bardzo ważne wydarzenie w Indiach, jak Państwo wiecie, w Indiach niedługo będą wybory, natomiast, i to wielkie wybory, bardzo skomplikowane, proszę to znaczy to jest najbardziej ludny kraj na Ziemi, w związku z tym przeprowadzenie wyborów to jest w ogóle taka, to jest e, potężna o, o, operacja logistyczna. E, i, ale co się, co się dzieje? Otóż e, został aresztowany czołowy lider opozycji, e, Arvind Karjewal, które i to generalnie wywołało powszechne oskarżenia, kolejne oskarżenia zresztą pod adresem premiera modiego o próbę likwidacji zmiażdżenia e, demokracji. On został zatrzymany w czwartkowy wieczór jest premierem Delhi Arvind Kejriwal przez indyjską agencję dochodzeniową w sprawie przestępstw finansowych i to generalnie wywołuje jednomyślne potępienie ze strony opozycji w kraju. Niektórzy nawet otrzyma, ostrzegają przed rewolucją Ludową przeciwko premierowi Modiemu. Aresztowanie przed, na kilka tygodni przed pierwszą turą właśnie tych gigantycznych, siedmiofazowych wyborów krajowych w Indiach następuje po bardzo podobnych aresztowaniach przywódców opozycji, innych przywódców opozycji i nalotach organów ścigania na ich nieruchomości. Największa partia opozycyjna w Indiach, kongres, oświadczyła w czwartek rano, że nie może kontynuować kampanii, ponieważ wszystkie jej konta bankowe zostały zamrożone przez władze. Ostatnie aresztowanie pogrąża także właśnie stolice Indii w bezprecedensowym kryzysie konstytucyjnym, ponieważ jest to pierwszy przypadek aresztowania urzędującego e, premiera Delhi, czy głównego ministra w Delhi. No, i generalnie wskazuje się właśnie, że jest to brudna polityka Modiego i że sprawa jest całkowicie sfałszowana. To powiedział rzecznik partii AAP prawda? Czyli AAP Kedżliwala. I generalnie, że li powiedział, że lider partii nie złoży rezygnacji, a raczej wyprowadzi rząd, z będzie prowadził rząd z więzienia. No indy, indyjska dyrekcja, właśnie ta, do, 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 zajmująca, się, e, zajmująca się sprawami korupcji, prowadzi właśnie sprawę Kershiwala dotyczącą e, alkoholu, chyba koncesji na alkohol, e, przyznawano właśnie od 2022 roku. Rzekomo, właśnie. Ten, ta polityka właśnie Kedż Rivala przyniosła nienależne korzyści prywatnym sprzedawcom detalicznym no i generalnie na podstawie tej sprawy doprowadzono do aresztowania ministrów, urzędników i dyrektora indyjskiego oddziału e, francuskiej firmy Pernod Ricard. Przed e, e, aresztowaniem agencja 9 razy wzywała tego właśnie Kerzywala na przesłuchanie. On odmawiał stawiania się przed e, władzami. W tej chwili dołącza w więzieniu do prawie całego kierownictwa swojej partii, byłego wicepremiera e, Sisodi, e, byłych ministrów, dwóch e, przebywających również w więzieniu. E, no i generalnie to jest tak, że trzeba przypomnieć, że AAP, prawda, czyli jego partia, kieruje dwoma stanami, które są kierowane przez opozycję, czyli Delhi i Punjabem. Więc to nie są, są przerewki, to są bardzo ważne w, na mapie Indii stany. AP generalnie zaprzecza zarzutom o korupcję, natomiast rząd Modi'ego odrzuca zarzuty zemsty politycznej. Tutaj minister zdrowia Delhi powiedział: cokolwiek premierowi przyjdzie do głowy, może to zrobić. Jak dotąd aresztowali dwóch głównych ministrów. Możliwe, że mogą aresztować kolejnych głównych ministrów. No Generalnie w zeszłym miesiącu agencja ta, właśnie od, antykorupcyjna, e, aresztowała Hemanta Sorena kilka godzin po jego rezygnacji ze stanowiska głównego ministra z Tanu pod zarzutem korupcji. Podobnie właśnie ten, ten, ta partia Jarkant, podobnie jak API Kongres należą do indyjskiego sojuszu opozycyjnego, który ma nadzieję zmierzyć się właśnie z partią Modiego, prawda, czyli z Bharatiya Janata, czyli z BJP w nadchodzących wyborach. No ale generalnie wskazuje się też, że być może te działania Modiego, które ewidentnie wyglądają na próbę zapewnienia sobie, znaczy na próbę skopiowania tego co w Pakistanie, tak? Tylko tam jest jeden kan z kanem się udało, proszę bardzo, więc tutaj być może to jest dokładnie prawie na pewno jest to kopia tego, ale wskazuje się też, że to może być, że to może być bardzo ryzykowne dla Modiego, bo rzeczywiście może wywołać przeświadczenie, że ci wszyscy oskarżeni, słusznie czy niesłusznie, są po prostu męczennikami, i ludzie mogą zagłosować właśnie na te partie przeciwko. Tylko i wyłącznie protestując przeciwko temu, co robi, co robi Modi. No, generalnie ta AAP, została czyli w języku hindi nazywa się to Partia Zwykłych Ludzi czy Zwykłego Człowieka, została założona w 2011 roku w ramach właśnie krucjaty antykorupcyjnej. Następnie w 2015 i 2020 roku odniosła imponujące zwycięstwa wyborcze nad BJP e, Modiego zdobywając 67 i 60, potem 62 mandaty w wyborach do 70-osobowego zgromadzenia, więc to rzeczywiście imponujące. Jednak właśnie w wyborach krajowych w 2019 roku BJP odebrała Deli wszystkie 7 mandatów w parlamencie. Analitycy, właśnie, którzy to, o tym opowiadają, mówią, że baza wyborców obu partii częściowo się pokrywa i, w tym, i generalnie no jest to, jest to, jest to partia obie hinduskiej większości. W związku z tym, no to nic dziwnego, że, są, że, że walczą tak zaciekle. Generalnie, właśnie wskazuje się, że BJP może uczynić z tego Kedżywala męczennika, i wskazuje się też, że po tych aresztowaniach i nalotach, również nie tylko na, na, tych, na tych polityków, bo również na krytyków rządu, na dziennikarzy, prawda, tam powsadzano. Generalnie, no, Indie spadły bardzo mocno w rankingach demokracji. Rząd w związku z tym powiedział, że te wszystkie wskaźniki są niewiarygodne i że on pracuje własny indeks, tak? No ale generalnie też. Amnesty International twierdzi, że aresztowania pokazują desperację władz indyjskich i rażące lekceważenie praw człowieka jesteśmy świadkami rządu konsolidującego swoją władzę przez konsekwentne wzmacnianie prawa i centralnych agencji finansowych kosztem ludzi i praw, które uważa za takowe no, zbędne. No, generalnie od czasu dojścia modiego do władzy w 2014 roku 95% spraw prowadzonych przez centralne biuro śledcze, czyli to najważniejszą indyjską agencję śledczą dotyczyło polityków opozycji. To jest o 60% więcej niż w latach niż w dziesięcioletniciu poprzednim. No i generalnie to jest tak, że właśnie tutaj amnesty twierdzi, konieczne jest aby wszystkie instytucje państwowe, w tym dyrekcja spraw egzekwowania prawa, komisja wyborcza, wymiar sprawiedliwości, działy prawidłowo i przy całkowitym poszanowaniu praw człowieka, aby zagwarantować ludności indyjskiej możliwość pełnego i uczciwego korzystania z swoich praw obywatelskich i politycznych przed, w trakcie i po wyborach powszechnych. No generalnie również, właśnie kilka minut, bo właśnie to jest oczywiście potępienie ze strony partii opozycyjnych innych. Tutaj, kilka minut po aresztowaniu przywódca kongresu Raul Gandhi powiedział: Przestraszony dyktator chce stworzyć martwą demokrację. Co więcej, tutaj lider Trinamul, która rządzi we wschodnim stanie Bengal zachodni, która właśnie zdecydował się samodzielnie zakwestionować wybory krajowe, również skrytykował aresztowanie. Jak możemy spodziewać się uczciwych wyborów w Indiach, jeśli zasiadający premier i prominentni przywódcy opozycji są aresztowani na kilka tygodni przed wyborami? No i tak dalej, tutaj będzie, mamy bardzo dużo wypowiedzi różnych cytowanych, na przykład były główny minister stanu Tar Pradesh, e, to, to jest znowu partii Samajwadi, która jest również częścią bloku Indie, powiedział, że aresztowanie Kejriwala urodzi nową rewolucję ludową, powiedział, że aresztowania przywódców opozycji pokazały, że BJP, czyli partia Modiego, jest uwięziona w strachu przed porażką w nadchodzących wyborach. No, z drugiej strony, sondaże sugerują, że Modi i BJP mają szansę na pewne zwycięstwo. W tej chwili, e, celem premiera, prawda, czyli Modiego, jest 400 mandatów w 543-osobowej izbie niższej. E, w 2019 roku ten, ten sojusz właśnie narodowo-demokratyczny, który, w którym wchodzi skład jego partia, zdobył 353 mandaty. No Generalnie to jest tak, że późnym wieczorem w czwartek rzecznik krajowy BJP ostro skrytykował Kejriwala. Tutaj Kadrival nie jest osobą. AAP mówi, Arwind Kadrival nie jest osobą, jest ideą. Powinienem powiedzieć, że jest to zły pomysł. No, dobra, okej. Okay. Tak czy inaczej, mamy w tej chwili wielką kłótnię w Indiach, no, trzeba by nakreślić sylwetki tych partii dokładniej, no ale tak jak mówię to dzisiaj tylko informacyjnie, aresztowanie praktycznie większości liderów opozycji, bądź znacznej części liderów opozycji, tych, którzy mogliby ewentualnie zagrozić premierowi Modiemu. Oskarżenia o odwet, oskarżenia o ustawianie w ten sposób wyborów na wzór Pakistanu. No i oczywiście odrzucanie tego przez aresztujących. Ale to skądś znamy, tak? To jest. To, to nie tylko w Indiach takie cuda się dzieje od razu państwu. Powiedzmy w Pakistanie na przykład, jeżeli chodzi o państwa na P, to ja mam na myśli wyłącznie Pakistan. Proszę państwa, mamy kolejny temat, już w tej chwili ostatni. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z czasem. No przesadziłem oczywiście. Mamy otóż wypowiedź ważną specjalnego wysłannika Chin na Ukrainę, który w tej chwili, no ponieważ jakiś czas temu dostał kolejne polecenie od Xi Jinpinga, żeby spróbować wznowić jednak proces negocjacyjny rosyjską Ukraiński, w związku z tym on teraz się tłumaczy i to publicznie się tłumaczy, jakby jaka jest w tej chwili sytuacja. Ponieważ no, Pekin akurat jako jedyny, w przeciwieństwie na przykład do Turcji, prawda, Pekin ma dobry dostęp nie tylko do Ukrainy, ale również ma dostęp do Moskwy. W związku z tym to, co tutaj specjalny wysłannik, on się ładnie nazywa. Trzeba pamiętać, żeby go prawidłowo wymawiać, to się wymawia Chłej. Jak się pisze, to w zasadzie, cały, cały czas ja się zastanawiam, czy Chińczycy w Komitecie Centralnym zdają sobie sprawę, że wysyłanie do krajów słowiańskich, które mają jednak wspólny rdzeni językowy, a w każdym razie w tej dziedzinie wspólny rdzeni językowy, człowieka o takim nazwisku nie było jakimś ponurym dowcipem Pekinu. No ale wymawiajmy go Hui. Więc Li Hui, Specjalny właśnie wysłannik Chin na Ukrainie powiedział, że między Moskwą i Kijowem utrzymują się znaczne rozbieżności w rozmowach pokojowych, mających właśnie zakończyć tą wojnę. Pekin starał się zająć pozycję mediatora w konflikcie. Pańsacie, państwo Państwo 12-punktowy plan. Porozumienia politycznego, było kilka rund rozmów, nawet Li był przez chwilę w Warszawie zanim pojechał do, do Kijowa. No ale, generalnie, Chiny też, no trzeba pamiętać, że upierają się, że powstają neutralne, przynajmniej oczywiście formalnie. To z drugiej strony, pogłębiają w tym czasie swoje stosunki z Rosją, wznoszą je na wyższy poziom i tak dalej, no tak na marginesie no trudno im się dziwić, prawda, mają taką okazję do wzbogacenia się na tym konflikcie, który, z którego całą pewnością Rosja też nie wyjdzie silniejsza niż była, w związku z tym tutaj Chiny mają też dosyć trochę bycia takim młodszym braciszkiem do popychania, zresztą, tak jak ich zresztą Rosjanie próbują plasować, więc oni się na to bardzo mocno denerwują. No ale generalnie tutaj właśnie podczas briefingu dla mediów i dyplomatów swoich właśnie ostatniej e, podróży, gdzie był no, w Rosji, był na Ukrainie, był we Francji, był w Niemczech, był też w Polsce, e, li powiedział, że Kijów i Moskwa pozostają od siebie bardzo daleko. Powiedział jednak, że e, obie e, strony uznają, znaczy najlepszym sposobem są rozmowy bezpośrednie obu stron. E, jednak li powiedział ostatecznie: wszyscy zgadzają się, że wojnę należy rozwiązać w drodze negocjacji, a nie w drodze e, no, na polu bitwy. Powiedział, że wszystkie strony uznają niebezpieczeństwo dalszego pogarszania się obecnej sytuacji i wszyscy zgadzają się z wezwaniem Chin do jednak pokoju. Mówiąc, że oczekuje się też, że Chiny odegrają bardziej konstruktywną rolę w tym konflikcie. No więc, generalnie jeszcze jest tak, że Kijów wyraził nadzieję, że Pekin weźmie udział w konferencji pokojowej, którą organizuje za kilka tygodni w Szwajcarii, aby omówić swoje propozycje dotyczące wynegocjowania pokoju. Rosjanie nie zostali zaproszeni na to wydarzenie i stwierdzili, że bez jej udziału przedsięwzięcie no, zakończy się powodzeniem, no, to, to faktem jest znaczy zależy od tego, co to jest powodzenie. Jeżeli celem jest przedstawienie planu przez Zełejskiego, to wszyscy przyjadą i wysłuchają. Jeżeli celem konferencji pokojowej, w której tylko jedna ze stron bierze udział, to, no, to na pewno pokoju z tego nie będzie. Tak? Będzie po prostu kolejny jakiś tam komunikat polityczno-propagandowy i niewiele więcej. Generalnie dziesięciopunktowy plan pokojowy Zełejskiego ogłoszony w listopadzie 2022 roku zawiera, to się przypomina, żądanie wycofania przez Rosję wszystkich wojsk z terytorium Ukrainy i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o to przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy, to jest zbieżne ze stanowiskiem Chin. Chiny są zdecydowanymi przeciwnikami zmian terytorialnych, zresztą nie uznają, przypomnijmy, aneksji Krymu. No, generalnie też przypomina się, że Moskwa zajmuje obecnie około 17% Ukrainy. Ogłosiła aneksję czterech regionów na południu i wschodzie, oprócz Krymu, czy, prawda, który sobie zaanektowała w roku 2014. No, Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło w tym tygodniu stopniowy postęp na linii frontu, a w czwartek przeprowadziło właśnie poważny atak rakietowy na Kijów, taki, w którym brało udział bodajże 150 rakiet i dronów, jeżeli dobrze widziałem dzisiaj rano w prasie. No i powiedział, że generalnie Chiny z otwartymi ramionami zaakceptują wszystko, co będzie sprzyjało deeskalacji i negocjacjom. No ale też z jego wystąpienia wynika, że tak za bardzo, za wiele to nie są w stanie zrobić, właśnie ze względu na tą zasadniczą rozbieżność narracji między, między Rosją i Ukrainą. Zresztą to jest zresztą, zgodne z tym, proszę Państwa, co ja powtarzam od bardzo dawna, że no niestety, żeby. Tak, wojna się zakończyła, musi zajść jeden z dwóch warunków. Pierwszy, że któraś strona uzna, że przegrywa, albo jeszcze nawet może tego nie być widać, ale ona będzie wiedziała, że przegrywa, a w związku z tym zgodzi się na negocjacje. Albo druga możliwość jest taka, że obie strony dojdą do wniosku, że nie są w stanie wygrać, a w związku z tym będą skłonne do jakichś rozmów, zakładając, że być może uzyskają coś więcej przy pomocy dyplomacji niż na polu bitwy. Żadnego innego, oczywiście no, może być jeszcze taka taki, no, najbardziej prosta rzecz, że ktoś wygra po prostu tę wojnę, no, ale wtedy trudno mówić o jakimś traktacie pokojowym. Będzie to narzucenie traktatu, bądź też no, akt kapitulacji, w którym znajdzie się, znajdzie się jakiś zapis, który będzie określał przyszły status takiego przegranego. Natomiast nie ma innych możliwości. I z tego punktu widzenia no, żadne przesłanki w tej chwili nie zachodzą. Obie strony są przekonane, że mogą walczyć dalej, obie są prze przeświadczone, że są w stanie wygrać, a w każdym razie nie przegrają. W tej chwili się zaczęło ta, to wahadło wychylać na stronę Rosji, ale to ze względu na katastrofalne problemy z pomocą ze strony Stanów Zjednoczonych. I jeżeli tak to się utrzyma, to rzeczywiście to może skłonić Ukrainę do szybkich negocjacji, zanim po prostu straci więcej niż w tej chwili straciła. Ale jeżeli tak się nie stanie, to tutaj nie będzie żadnych przesłanek ku temu, no Rosja nie czuje się pokonana w żaden sposób i co więcej, no to, że nie było tej właśnie ofensywy, czy była, ale się nie udała w ubiegłym roku, czyli Rosja nie straciła nic z tego praktycznie, co, co zdobyła, szczególnie właśnie tam na południu, na tym froncie południowym. No, sugeruje, że Ukraina w tej chwili też nie ma mocnych kart do, do dalszego prowadzenia wojny. Rosjanie natomiast przynajmniej deklarują, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak? Wojna się przecież, trzeba pamiętać, toczy daleko od stolicy i jakby on, ich na pewno terytorium nie jest zagrożone, więc to jest tylko kwestia tego, jak długo będą w stanie to ciągnąć i wmawiać społeczeństwu, że wszystko jest ok. Tak? Jest, no ale to tak czy inaczej, nie ma w tej chwili przesłanek do tego, żeby strony usiadły ze sobą i rozmawiały. Co gorsza, prezentowana opcja, właśnie rosyjska, ta dotycząca potencjalnych warunków zawieszenia broni czy też pokoju, to jest opcja po pierwsze, to znaczy to ona się nie zmieniła, znaczy to jest opcja kapitulacji Ukrainy i, co więcej, jeszcze na dodatek kapitulacji Zachodu kapitulacji w tym sensie, że również stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa, który likwiduje suwerenność, na przykład Europy środkowej i wschodniej. To nie powtarzają, że to dalej cały czas jest na, na stole i oni z tego absolutnie nie ustąpili. No dobrze proszę Państwa, tym brakiem optymistycznego akcentu dziękuję Państwu wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że od pomimo piątku będziecie Państwo chcieli oglądać ten odcinek. Proszę pamiętać, że podawać dalej, pamiętajcie Państwo, że YouTube robi takie właśnie różne, jak się coś mówi, nie tak jak mu się tam podoba scędzoną, to wtedy ścina zasięgi. W związku z tym, jak Państwo będzie podawali, oglądali dalej, to oczywiście i komentowali też to, to będzie się ten Kanał rozwijał, na no jak nie to po prostu się będzie zwijał. Przypominam również o wspieraniu na patronajcie bajmiekofiką bytu. .to. to tylko dzięki państwa datkom ten kanał ma szansę funkcjonować. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo i do zobaczenia no miejmy nadzieję, w poniedziałek. В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.